Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Otwieram 8. sesję Rady Miejskiej w Rumi. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Michała Pasiecznego wraz z zastępcami, panem Stanisławem Pogorzelskim i po raz pierwszy na naszej sesji panem Marcinem Kurkowskim. Witamy bardzo serdecznie pana Ryszarda Grychtoła, pana mecenasa oraz panią skarbnik. Witamy radnych oraz mieszkańców naszego miasta. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych dzisiejszych obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Panie burmistrzu, bardzo proszę. Panie przewodniczący, chcielibyśmy prosić o wprowadzenie na druku numer 74 projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę oraz drugi projekt uchwały na druku numer 75 w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel miasta Rumi. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy te propozycje. Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem do porządku obrad na druku numer 75 w punkcie 5a druku właśnie na numer 75, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję bardzo. 21 osób za. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem w punkcie 13a projektu uchwały na druku numer 74, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 21 za. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z zmianami? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 7. sesji Rady Miejskiej w Rumi z dnia 26 marca 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Dziękuję bardzo jednogłośnie. Protokół został przyjęty. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 27 marca odbyły się uroczystości z okazji zakończenia działań wojennych II wojny światowej w naszym mieście. Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego złożyliśmy kwiaty w miejscach pamięci w naszym mieście. W uroczystościach oprócz burmistrza Michała Pasiecznego uczestniczyli następujący radni: Jolanta Dobrzeniecka, Teresa Jałocha, Beata Ławrukajtis oraz Krzysztof Woźniak. Po uroczystościach odbyło się spotkanie z kombatantami. Dziękuję radnym za wzięcie udziału w tych uroczystościach. 10 kwietnia w rocznicę katastrofy smoleńskiej złożyliśmy wieńce przy rondzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Macieja Płaczyńskiego. 13 kwietnia wspólnie z radnymi Teresą Jałochą oraz Magdaleną Mrowicką uczestniczyliśmy w spotkaniu z uczniami drugiego LO w Rumi, biorącymi udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o samorządzie. 14 kwietnia odbyłem spotkanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w sprawie pustostanów w naszym mieście. Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami Janowa na pierwszej części walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo oraz mieszkańcami centralnej części naszego miasta w LO nr 1. 15 kwietnia to spotkanie w Urzędzie Miasta z panem burmistrzem i naczelnikami wydziałów na temat czystości w naszym mieście, mieszkańcami Janowa na drugiej części walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo oraz dyrektorką LO nr 2 Lucyną Oglęcką oraz proboszczem z parafii pod wezwaniem Jana Skent Włodzimierzem Kozłowskim na temat pustostanu przy ulicy Katowickiej. 19 kwietnia w towarzystwie wielu radnych byłem świadkiem ogromnego sukcesu naszych rumskich siatkarek, które awansowały do finału Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej. 20 kwietnia odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie. 22 kwietnia to spotkanie z dowódcą rumskiej jednostki Straży Pożarnej oraz komendantem policji w Rumi. 23 kwietnia na zaproszenie przewodniczącej komisji uczestniczyłem w Komisji Kultury oraz odbyło się kolejne spotkanie w sprawie obchodów 35-lecia Solidarności.
24 kwiecień to spotkanie z mieszkańcami południowej części naszego miasta w stacji Kultura oraz zakończenie roku szkolnego w LO numer 2. I ostatnie spotkanie to wczoraj na zaproszenie pani dyrektor grona pedagogicznego oraz uczniów klasy o profilu turystyczno-fotograficznym gimnazjum numer 2 przy ulicy Świętojańskiej obejrzałem piękny wernisaż ich autorstwa. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Punkt 5 naszych dzisiejszych obrad to sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście. Zanim oddam głos zastępcy kierownika tej jednostki, pani Anni Biedrzyckiej, chciałbym państwa poinformować, że w dniu 22 kwietnia bieżącego roku drogą mailową otrzymali państwo dokument pod tytułem Ocena zasobów pomocy społecznej. Bardzo proszę panią zastępcę kierownika. Witam państwa serdecznie. Pokrótce w wersji elektronicznej przedstawię państwu sprawozdanie z działalności ośrodka za 2014 rok. Podzieliłam jakby zagadnienia na dwa obszary ze względu na udzielanie pomocy mieszkańcom Rumi. Pierwszy obszar obejmuje udzielanie wsparcia osłonowego, czyli finansowego. Pomoc finansowa jest udzielana przez dwa działy w ośrodku. Pierwszy dział to jest dział pracy socjalnej i pomocy instytucjonalnej. Drugi dział to dział świadczeń rodzinnych. W dziale pracy socjalnej i pomocy instytucjonalnej pracownicy socjalni w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych klientów udzielają takie formy wsparcia w formie finansowej jak zasiłki stałe, okresowe, program rządowy, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze bądź pomoc w formie schronienia. Tego typu pomoc udzielono 1150 rodzinom, a łączna kwota tego wsparcia wynosiła ponad 5 milionów złotych. Dział świadczeń rodzinnych wspierał mieszkańców w formie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łączna kwota wypłacanych świadczeń wynosi około 9 milionów złotych. Drugi obszar wsparcia realizowany przez ośrodek dotyczy wsparcia w formie usług aktywizująco-wspierających. Składają się na nie poradnictwo specjalistyczne realizowane poprzez porady prawne oraz konsultacje psychologiczne, praca socjalna, która polega głównie na usamodzielnianiu klientów poprzez wsparcie na rzecz poprawy ich sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej oraz rodzinnej. Prowadzenie niebieskich kart poprzez poradnictwo i monitoring rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, a także działania projektu Rumska Spinka poprzez realizację kursów zawodowych, warsztatów zwiększających umiejętności psychospołeczne czy opiekuńczo-wychowawcze, a także działania integrujące społeczność lokalną. Jak wynika z powyższych danych, istnieje bardzo duża dysproporcja między tymi dwoma obszarami. W stopniu znaczącym przeważa udzielanie pomocy finansowej kosztem działań aktywizujących, które powinny zmierzać do usamodzielniania klientów poprzez wydobywanie i rozwijanie ich zasobów wewnętrznych, co jest zdecydowanie widoczne w postaci ilości klientów przypadających na jednego pracownika socjalnego czy psychologa, który może świadczyć pracę socjalną na rzecz rodziny jedynie kilka czy kilkanaście godzin miesięcznie, a jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość godzin.
Badania z zakresu pedagogiki, psychologii czy socjologii w pomocy społecznej od dawna wykazują, że to właśnie narzędzie integracji społecznej, czyli usługi aktywizujące, najprościej mówiąc wędki, wpływają na usamodzielnianie klientów pomocy społecznej, niwelują poziom roszczeniowości do pomocy finansowej, zwiększają poczucie sprawstwa we własnym życiu, a przez to zmierzają do usamodzielniania się i poprawy jakości życia mieszkańców. Nasze doświadczenia pokazują, że świadczenie pomocy finansowej bez jednoczesnego uruchamiania procesu usamodzielniania się klientów prowadzi do uzależniania od systemu pomocy społecznej, co zdecydowanie generuje większe koszty związane z pomocą społeczną. Został nam jeszcze jeden slajd, który obrazuje problemy klientów, którzy zgłaszają się do pomocy społecznej. Zauważamy, że obecnie największą grupą osób, którzy korzystają z naszego wsparcia, są osoby bezrobotne i niepełnosprawne. W celu poprawy jakości życia mieszkańców Rumi ważne jest, aby zwiększyć środki finansowe na uruchamianie usług aktywizujących, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych. Dlatego, że ważne jest, aby pracownicy socjalni mogli wspierać takie osoby poprzez konkretne, dostosowane do potrzeb i możliwości narzędzia aktywizujące takie osoby. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani z MOPS-u. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani Teresa Jałucha. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. Czy oprócz tych osób, animatorów, jest w jakiś sposób kontakt nawiązany z proboszczami, bo takie osoby z tego, tak sobie myślę, że niekoniecznie one się same zgłaszają. Czy jest też jakieś właśnie takie dojście, żeby wyłapywać te osoby, które nie chcą się same zgłosić, żeby im pomóc? Czy jest taka możliwość, czy jest coś takiego robione? Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Ja może odpowiem na to pytanie. Jeśli chodzi o współpracę z parafiami, ta współpraca układa się bardzo dobrze i na każdym etapie ustalamy też potrzeby poszczególnych mieszkańców naszego miasta. Ta współpraca jest w zakresie na pewno nawet wypoczynku letniego dla dzieci, na przykład półkolonii. Również księża często nam wskazują rodziny, w których konieczna jest wzmożona pomoc, więc tutaj na tej płaszczyźnie naprawdę ta współpraca układa się dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Maria Bochniak. Dziękuję bardzo. Ja na wstępie chciałam podziękować pani kierownik Wiesi Pacholczyk i Wiesławie i pani zastępcy kierownika, pani Ani, przepraszam, nazwisko mi ciągle ulatuje, i Biedrzycka. I zwrócić uwagę na to, co pani zastępca kierownika właśnie mówiła odnośnie takie podsumowanie odnośnie tej pomocy społecznej na terenie naszego miasta. Myślę, że burmistrz już też zwracał na to uwagę chyba w swoim programie i nawet na ostatniej czy przedostatniej sesji o tym mówiliśmy. Środki finansowe, które można zwiększać na pomoc społeczną, moim zdaniem powinny być tak wydatkowane, żeby poprzez tą aktywizację, o której pani Ania mówiła, żeby ci klienci pomocy społecznej po prostu odchodzili, żeby nie było tego dziedziczenia pomocy społecznej, bo to się w naszym mieście zauważa. Pracując 30 lat w jednej szkole widzę, że rodzice, którzy korzystali z pomocy, w tej chwili już ich dorosłe dzieci korzystają też z pomocy społecznej i nawet tego typu sformułowania, że za 1000 zł się nie opłaca iść do pracy. Ale tutaj jest koniecznie potrzebne wzmocnienie kadry, która pracuje w MOPS-ie, tych pracowników socjalnych, którzy mogliby wpływać i pokazywać, w jaki sposób należy wchodzić ponownie do społeczeństwa, jak znaleźć tam miejsce. Bo to oni są po prostu tak nieporadni, że im się wydaje, że wykorzystanie wszystkiego z
MOPS-u załatwia sprawę. Czyli tutaj te środki, które kierowane, to nie środki na to, jak to się tam chyba fachowo nazywa, na zasiłkowanie, bo mamy już przykłady z ościennych miast, że można tak poprowadzić tą politykę w mieście, że z biegiem czasu na te zasiłki będzie coraz mniej potrzebnych pieniążków i jakość tej pracy w pomocy społecznej będzie po prostu wyższa. Żebyśmy wszyscy na to zwracali uwagę, zresztą chyba burmistrzowi to leży na sercu, żeby nie tylko dawać ludziom zasiłki, ale żeby oni wchodzili ponownie do społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Krzysztof Woźniak, następnie pani radna Karolina Rydzewska. Ja mam takie pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o inicjowanie i współpracę MOPS-u w zakresie niebieskich kart, zabrakło mi Straży Miejskiej. Czy kiedykolwiek Straż Miejska w tym zakresie współpracowała z MOPS-em? Tak, Straż Miejska oczywiście współpracuje w tym zakresie. Nawet pan komendant Straży Miejskiej Roman Świrski jest wiceprzewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego i często podejmują strażnicy miejscy działania wspólnie z pracownikami socjalnymi. Także w tym zakresie układa się bardzo dobrze współpraca i ma szeroki zakres. Dziękuję. Ja bym chciała jeszcze dodać, że w ostatnich latach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2 250 000, za co bardzo dziękuję. Wkład finansowy miasta właśnie wykorzystywany na aktywizację zawodową to było 290 000. Dziękuję serdecznie za to wsparcie. Dziękuję bardzo. Inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Chciałbym tylko ze swej strony podziękować wszystkim pracownikom MOPS-u za ciężką pracę i życzę coraz mniej tej pracy. Bardzo proszę, przechodzimy do sprawozdania z działań Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Bardzo proszę panią Marię Bochniak, przewodniczącą komisji, o sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Komisji do Spraw Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi za okres od kwietnia 2014 do kwietnia 2015. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń. W miesiącach od kwietnia do października ubiegłego roku komisja obradowała pod przewodnictwem Floriana Pozy. Pozostali członkowie komisji to pani Grażyna Pol, pani Jolanta Staszewska oraz pan Piotr Labuda do momentu rezygnacji z mandatu radnego. Komisja w wyniku swoich posiedzeń zrealizowała wcześniej przyjęty przez siebie plan pracy. Po wyborach samorządowych w listopadzie ubiegłego roku komisja ukonstytuowała się w nowym składzie. Maria Bochniak przewodnicząca, Jolanta Dobrzeniecka wiceprzewodnicząca, Hanna Cegielska członek, Leszek Grzeszczyk członek. Opracowany został plan pracy na najbliższy rok. Do najważniejszych tematów, które były omawiane w trakcie posiedzeń, należą: realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok, działanie organizacji pozarządowych z zakresu promocji zdrowia, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto komisja opiniowała projekty uchwał i rozpatrywała pisma, które były kierowane do niej. Członkowie komisji uczestniczyli w komisjach konkursowych dla organizacji pozarządowych, brali udział w uroczystościach okolicznościowych na terenie naszego miasta oraz w spotkaniach z mieszkańcami. Z inicjatywy radnej Hanny Cegielskiej zostało zorganizowane szkolenie dla cukrzyków. Dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy służyli merytorycznym wsparciem w czasie obrad komisji i poza nią, szczególnie pani kierownik referatu sportu i kultury Grażynie Bratnikow, panu zastępcy burmistrza Stanisławowi Pogorzelskiemu oraz kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Wiesławie Pacholczyk. Serdecznie dziękuję także moim koleżankom i koledze za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Przewodniczący Komisji Maria Bochniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Otwieram dyskusję. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Widzę, że już dyskusja się wyczerpała tutaj w temacie społecznym. Tak na koniec chciałem króciutko zabrać głos i potwierdzić to, co pani radna Maria Bochniak powiedziała. Bardzo nam zależy na społecznej działce, na tym, żeby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jeszcze lepiej funkcjonował, na tym, żebyśmy również w Urzędzie Miasta podnosili swoje i kwalifikacje, i możliwości wsparcia. Jesteśmy w trakcie, nazwijmy to, tworzenia Wydziału Spraw Społecznych, który w zasadzie w innych urzędach wszędzie funkcjonuje. U nas niestety te wszystkie działki były tak porozbijane po czterech wydziałach.
w integracji europejskiej promocji. Mieliśmy na przykład kartę dużej rodziny plus bezrobotnych. Mieliśmy w edukacji MOPS. Alkoholówka była w kulturze i sporcie. Jest w zasadzie wszystko do tej pory jeszcze i w polityce, w Wydziale Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej też mieliśmy tutaj elementy wsparcia, czyli też tej pomocy społecznej. Także w związku z tym również została powołana pani kierownik MOPS-u Wiesława Pocholczyk na pełnomocnika do spraw społecznych, burmistrza miasta, i pani Wiesława również wspiera nas tutaj, żebyśmy sukcesywnie, kompleksowo podeszli do sprawy, żeby to funkcjonowało w przyszłych latach jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani burmistrzu. Inne głosy w dyskusji? Ja chciałbym tylko dodać, pani Mario, że w poprzedniej kadencji w komisji działał jeszcze jeden aktywny członek. Ariel Sinicki. Dobrze. Przegłosujemy sprawozdanie, tak? Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Gratuluję. Teraz ogłosimy przerwę półgodzinną. W sali USC spotka się kapituła odnośnie uchwały dotyczącej pani Tarczyńskiej. O godzinie za 5 minut, za 15, 12. Kapituła, w której uczestniczą wszyscy przewodniczący komisji, pan burmistrz i pan przewodniczący rady. To spotkanie odbędzie się w USC za 15-12. Następnie o 12 odbędą się spotkania komisji samorządowej i komisji sportu, promocji. Powiedziałem. Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę półgodzinną. Witam państwa serdecznie po owocnej przerwie. Przechodzimy do punktu 5a. Projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel miasta Rumi. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie uchwały. Szanowni państwo, na druku nr 75 mam przyjemność przedstawić projekt uchwały. W zasadzie przedstawię uzasadnienie tego projektu o nadanie naszej wieloletniej pani sekretarz miasta, pani Annie Tarczyńskiej, tytułu honorowy obywatel miasta Rumi. Dodam, że jest to oczywiście wniosek nas wszystkich. Wszyscy radni są pod tym wnioskiem podpisani, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Uzasadnienie. Pani Anna Tarczyńska urodziła się w Gdyni, natomiast od wczesnych lat swojej młodości związana była z miastem Rumia. W roku 1966 ukończyła naukę w liceum ogólnokształcącym w Rumi. Z administracją publiczną pani Anna związała się w roku 1973, podejmując zatrudnienie w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie. W roku 1975 w ramach decentralizacji przeniesiona została do pracy w Urzędzie Miejskim w Rumi. Objęła wówczas stanowisko referenta prawnego. Jej charyzma, wiedza oraz kompetencje sprawiły, iż w tym samym roku awansowała na stanowisko kierownika Wydziału Ogólnego tutejszego urzędu. Pani Anna Tarczyńska stale dbała o wysoki poziom wiedzy zawodowej, regularnie doskonaląc swoje umiejętności i pogłębiając wiedzę. Ukończyła studium podyplomowe prawa samorządowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jak i przeszła przez cały szereg kursów, stając się prawdziwą skarbnicą wiedzy w zakresie prawa samorządowego. W związku z transformacją ustrojową w Polsce i związaną z nią reformą administracji publicznej, w pamiętnym roku 1990 objęła stanowisko sekretarza miasta Rumi, jednocześnie kierując pracą Wydziału Ogólnoorganizacyjnego. Doskonała znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego pozwoliła na sprawne wejście Rumi w nowe czasy. Jej wkład w budowę i rozwój samorządu gminnego jest nieoceniony. Dzięki jej znajomości prawa i wielkiego zaangażowania sprawnie przebiegło przeorganizowanie miasta w samorząd gminny. W okresie swojego zatrudnienia
Pani Anna Tarczyńska radą i doświadczeniem służyła zarówno włodarzom miasta, jak i radnym Rady Miejskiej Rumi. Czuwała nad właściwym i zgodnym z prawem funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rumi. Wzorowo godziła obowiązki sekretarza miasta z kierowaniem i zarządzaniem pracą Wydziału Ogólnoorganizacyjnego. Jej trafne decyzje i wszechstronna wiedza prawnicza były pomocne w prawidłowym realizowaniu zadań nałożonych na gminę. Za swoje zaangażowanie i wkład pracy wielokrotnie odznaczana była odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W roku 1985 Srebrnym Krzyżem Zasługi i w roku 2004 Złotym Krzyżem Zasługi. Pani Anna Tarczyńska przez szereg lat pełniła funkcję urzędnika wyborczego, zajmując się organizacją i techniczną stroną wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych. Nasza pani sekretarz, wykonując swoje obowiązki, zawsze miała na pierwszym miejscu dobro człowieka. Jej wiedza, mądrość i odpowiedzialność sprawiały, że była wzorem i autorytetem dla wszystkich pracowników, doświadczonych, jak i początkujących. Charakteryzowała się życzliwością, pogodą ducha oraz trafnymi i zdecydowanymi decyzjami. Pani Anna Tarczyńska jest człowiekiem o wielkim sercu, zawsze znajdującym czas dla innych, niosąc pomoc w rozwiązywaniu problemów nie tylko zawodowych, ale także osobistych, aktualnie zatrudnionych, jak i byłych pracowników urzędu. Do końca swojej pracy cieszyła się ogromnym zaufaniem przełożonych i podwładnych. Pani Anna Tarczyńska jest wzorem człowieka, którego warto naśladować, nie tylko ze względu na jej cechy osobowościowe, lecz również umiejętność wykorzystania doświadczenia zawodowego w perfekcyjnym realizowaniu obowiązków, które wykonywała przez okres 40-letniego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Rumi. Pani Anna Tarczyńska jest osobą oddaną miastu Rumi, a jej postawa na niwie samorządowej, jak również zarządzania Urzędem Miasta, w pełni uzasadniają przyznanie tytułu honorowy obywatel miasta Rumi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Chciałbym tylko dodać, szanowni państwo, że jest to wniosek podpisany przez wszystkich radnych, ale ze względów proceduralnych składają go burmistrz miasta oraz przewodniczący Rady Miejskiej. I druga sprawa jest taka, że będziemy starali się wręczyć pani Ani te odznaczenie na nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się dzień przed zwyczajną sesją na Mosirze. Dzień przed zwyczajną sesją, czyli środa 27 maja. O godzinie 16 najprawdopodobniej dostaną państwo jeszcze informacje. Nie, będzie to też sesja z okazji 25-lecia samorządu. Dobrze. Otwieram dyskusję. To na końcu jeszcze pani Tadeuszu powiem w wolnych wnioskach. Komisja samorządowa opiniowała. Panie Henryku, jeszcze chwileczkę. Proszę o głos pana przewodniczącego Komisji Samorządowej. Komisja samorządowa zaopiniowała druk numer 75 pozytywnie. Dziękuję. Opinie klubów? Bardzo proszę, pan Henryk Grinholz. Klub Gospodarności jednogłośnie popiera daną uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem, przyjęciem uchwały na druku numer 75? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6 naszych dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Druk numer 63. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta. Bardzo proszę panie burmistrzu. Poprosimy panią skarbnik Celinę Pałasz. Długo
krótkoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 650 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ujęto jako źródło finansowania rozchodów w 2015 roku w uchwale Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na rok 2015. Kredyt ten w drodze ustawy o zamówieniach publicznych zostanie zawarty na 10 lat. Źródłem zabezpieczenia będzie weksel, a spłata następować będzie z dochodów gminy w latach 2015-2025. Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały przedkłada burmistrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Bardzo proszę przewodniczącą o opinię. Dnia 28 kwietnia o godzinie 16:30 Komisja Finansowo-Budżetowa projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Opinie klubów proszę. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, projektu uchwały na druku nr 63 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 7 naszych dzisiejszych obrad. Projekt uchwały na druku nr 67 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz gminy miejskiej Rumia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. Projekt uchwały przedstawia burmistrz miasta. Bardzo proszę panie burmistrzu. Poprosimy o przedstawienie projektu uchwały panią kierownik referatu Joannę Jarzdzewska-Reszka. W imieniu burmistrza miasta Rumi przedstawiam państwu projekt uchwały zawarty na druku nr 67 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz gminy miejskiej Rumia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej. Burmistrz miasta Rumi zwrócił się do właściciela nieruchomości składającej się z działki nr 139/5 o powierzchni 195 m2 i działki nr 139/6 o powierzchni 141 m2 położonej w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej o ustanowienie służebności przesyłu na tej nieruchomości, na której została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność gminy miejskiej Rumia. Właścicielka tych działek wstępnie wyraziła zgodę na ustanowienie przedmiotowej nieruchomości. Służebność przesyłu będzie polegać na korzystaniu z części działki nr 139/5 i 139/6 poprzez ich udostępnienie gminie miejskiej Rumia w celu korzystania z urządzenia przesyłowego w zakresie robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontem, przeprowadzaniem bieżących napraw lub usuwaniem awarii sieci kanalizacji sanitarnej, a także jej wymianą. Służebność zostanie ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Projekt uchwały przedkłada burmistrz. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowały dwie komisje. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego o opinię. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca i bardzo proszę przewodniczącą Komisji Finansowo-Budżetowej. Komisja Finansowo-Budżetowa też zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 67? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Rumia, ulica Krakowska. Projekt uchwały na druku nr 68 przedkłada burmistrz miasta. Bardzo proszę. Ponownie poprosimy panią kierownik.
W imieniu burmistrza miasta Rumi przedstawiam Państwu projekt uchwały zawarty na druku nr 68 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Rumia. Gmina Miejska Rumia jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ulicy Krakowskiej oznaczonej jako działka 75/2 o powierzchni 27 metrów kwadratowych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 23M, co oznacza, że jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem budynków do 4 mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej. Projekt uchwały przedkłada burmistrz. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowały te same dwie komisje. Bardzo proszę przewodniczący o opinię. Komisja Polityki Gospodarczej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Komisja Finansowo-Budżetowa również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na druku nr 68? Proszę o podniesienie ręki. 21 osób za. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Druk uchwały nr 64. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta. O przedstawienie poprosimy panią pełnomocnik, panią Wiesławę Pacholczyk. W imieniu burmistrza miasta Rumi przedstawiam projekt uchwały zawarty na druku nr 64 w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Coraz szerszy zakres zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek, a w konsekwencji zmiany organizacyjne i powstanie kilku działów wpłynęły na konieczność zmiany zapisów statutu. Zmiana treści statutu dotyczy ustalenia, że ośrodkiem kieruje dyrektor i konsekwencją wprowadzenia terminu dyrektor zaistniała również konieczność dokonania w treści statutu zmiany i wpisania w miejsce zastępcy kierownika zastępcę dyrektora. Jednocześnie proponuję wprowadzenie autopoprawki w rozdziale pierwszym postanowienia ogólne w paragrafie pierwszym w punkcie czwartym, który otrzymuje brzmienie ustawy o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami oraz w rozdziale czwartym gospodarka majątkowa i finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w paragrafie dziewiątym w punkcie pierwszym, który otrzymuje brzmienie ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu gminy. Powyższa autopoprawka wynika z wniosku komisji samorządowej. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką jest uzasadnione. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta. Dziękuję bardzo. To jest 64. Bardzo proszę komisję samorządową o opinię. Komisja samorządowa zaopiniowała druk pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję bardzo panie przewodniczący i bardzo proszę panią Marię Bochniak o opinię komisji. Tak, opinia mojej komisji także była pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 64? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 69 w sprawie wprowadzenia programu Rumska Karta Dużej Rodziny. Bardzo proszę panie burmistrzu. I ponownie poprosimy panią pełnomocnik Wiesławę Pacholczyk. W imieniu burmistrza miasta Rumi przedstawiam projekt uchwały zawarty na druku nr 69 w sprawie wprowadzenia programu Rumska Karta Dużej Rodziny.
Program Rumska Karta Dużej Rodziny zawiera przejrzyste zasady przyznawania karty dużej rodzinie i w projekcie uchwały wniesiono zmiany zapisu polegające na rozszerzeniu w zakresie zniżek na bilety na bazenie MOSIR. Były zniżki w zakresie kart rodzinnych i wakacyjnych, biletów rodzinnych i wakacyjnych, natomiast zostały wprowadzone zniżki na bilety normalne, ulgowe, rodzinne, wakacyjne oraz na karnety normalne i ulgowe. Także uległa zmianie treść załączników. Usunięto konieczność dołączania dokumentów, które zawierają informacje, które burmistrz może pozyskać we własnym zakresie jako organ wydający kartę. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta Rumi. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowały Komisja Samorządowa oraz Komisja do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Bardzo proszę przewodniczących o opinię. Komisja Samorządowa, druk numer 69, zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pani Mario, proszę. Komisja Zdrowia także zaopiniowała pozytywnie ten druk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, panie radny. Ja tu jedną uwagę bym miał. Czy nie warto się zastanowić nad tym, czy nie dopisać jeszcze coś takiego, wydanie karty, duplikatu karty, czy nie będzie wymagało odpłatności? Byśmy musieli się na tym, bo tego nie zauważyłem tam, a żeby nie było później jakiś tam, bo każdy może sobie zgłosić i będziemy tych kart wydawać i wydawać. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz Pogorzelski. Jest taki zapis. Jest taki zapis. Dobrze. Inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 69? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 71 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Prosimy o przedstawienie projektu uchwały panią naczelnik Hannę Szymońską. W imieniu burmistrza miasta Rumi przedkładam projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 50/574/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumi, druk nr 71. Zmiana zaproponowana w tej uchwale jest konsekwencją przyjętych założeń projektu uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego na 2016 rok. W uchwale obowiązującej do tej pory z 2006 roku, ogólnie określającej zasady konsultacji społecznych w Rumi, jest w paragrafie 4 w ustępie 1 przyjęta zasada, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Rumi posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Są to w związku z tym osoby na stałe zameldowane w Rumi i osoby wpisane na własny wniosek do rejestru wyborców, które, no jak mówią przepisy, mają ukończone 18 lat. W założeniach do uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok zostało przyjęte, że będą to mieszkańcy, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 13 lat. W związku z tym, żeby doprowadzić do spójności obydwu zapisów, zaproponowane zostało zmiana na zapis, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy posiadający stałe zameldowanie w Rumi, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończą 13 lat. W związku z tym wprowadzenie uchwały jest zasadne. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Rumi. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Projekt uchwały opiniowała Komisja Samorządowa. Bardzo proszę pana Piotra Bartelkę o opinię. Komisja Samorządowa zaopiniowała druk pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 71? Proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 70 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących projektu budżet obywatelski na rok 2016. Projekt uchwały przedstawia burmistrz miasta. I ponownie poprosimy panią naczelnik, panią Hannę Szymońską. W imieniu burmistrza miasta Rumi przedstawiam projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących projektu budżet obywatelski na 2016 rok, druk nr 70. Wyłącznie z autopoprawką projekt uchwały ma na celu przeprowadzenie na terenie miasta Rumi konsultacji o szczególnym charakterze związanych z budżetem. Budżet obywatelski ma na celu uaktywizowanie mieszkańców i współzarządzanie częścią środków finansowych, które zostaną wydzielone z budżetu. W projekcie jest zapis w pierwszym załączniku, że ma być to kwota 1 000 000 zł. Autopoprawka przewiduje, że kwota ta zostanie określona na 1 500 000 zł. Projekty w 1 500 000 zł. W uchwale tej przewidziano właśnie, że w konsultacjach społecznych mogą brać udział już osoby, które ukończyły 13 rok życia. Projekty mają być nie tylko inwestycyjne, tak jak w budżecie obywatelskim na 2015 rok, ale mogą to być również projekty o charakterze społecznym. Dlatego też została określona kwota jednostkowego projektu na 100 000 zł. W związku z uwagą, jaka została zgłoszona przez Komisję Samorządową, do paragrafu 3 załącznika został dodany kolejny ustęp, 2, gdzie wyłączono konieczność kontrasygnaty pełnomocnika osoby niepełnoletniej, ponieważ określone zostało, że osoby niepełnoletnie składając wniosek do budżetu obywatelskiego muszą pod tym wnioskiem mieć podpis swojego przedstawiciela ustawowego. Pan burmistrz uważa, że projekt ten spowoduje, iż mieszkańcy Rumi będą zgłaszać projekty, które pomogą im zagospodarować przestrzeń, które spowodują, że będą bardziej związani z miastem. W związku z tym przedłożenie tego projektu, uchwalenie jest zasadne. Projekt realizować będzie burmistrz miasta Rumi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja jeszcze dodam tak pokrótce. W zeszłym roku pierwszy raz uchwaliliśmy w poprzedniej kadencji budżet obywatelski. Okazał się, nie ukrywajmy, sukcesem, tak, natomiast było kilka takich sugestii, próśb, wniosków, żeby nie dawać tyle środków finansowych na duże projekty i w tym roku skoncentrujemy się na mniejszych projektach do 100 000, tak? W związku z czym na pewno więcej tych projektów będzie zrealizowanych. Również włączamy działania społeczne, które przedtem były wykluczone. Natomiast na przyszłe lata oczywiście temat będzie otwarty, a kwota zostaje ta sama, tak jak w poprzednim budżecie, czyli 1 500 000 zł. Chcemy również zachęcić do uczestnictwa młodzież, dlatego w ramach konsultacji mogą już również brać udział, jak i składać projekty osoby od 13 roku życia. No myślę, że wiek gimnazjum, który jest taki trudniejszy dla młodzieży, pozwoli
zaktywować ich i dać większe takie zajęcie, pole do popisu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Bardzo proszę, panie naczelnik. Przepraszam bardzo, została mi zwrócona tutaj uwaga, że nie przedstawiłam wszystkich autopoprawek. W związku z tym dodaję, że załącznikowi zasady budżetu obywatelskiego w Rumi nadaje się numer 1, bo tego zabrakło w paragrafie 1 w ustępie 6 wyrazy realizacji zostaje zastąpione wyrazem realizacja. Był to po prostu błąd językowy. Okej, dziękuję bardzo. Dodam tylko, że państwo radni mieli autopoprawkę na stołach przed sobą, tak? Projekt uchwały opiniowała komisja samorządowa. Bardzo proszę o opinię. Komisja samorządowa wraz z autopoprawką zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja finansowo-budżetowa. Komisja finansowo-budżetowa również zaopiniowała pozytywnie. Druk numer 70. I Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Opinie klubów proszę. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, panie Tadeuszu. Znaczy moje wątpliwości budzi zwłaszcza paragraf 5, punkt 4. Oczywiście budżet obywatelski, jak rozumiem, przyjął się dość dobrze. Mieszkańcy go popierają, my też. Problem tylko tkwi w tych nieporozumieniach, które mogą powstać w chwili, kiedy będziemy jakieś projekty musieli z powodów formalnych wykluczyć. I tutaj ten punkt czwarty właśnie tej sprawy dotyczy. I uważam, że jest zbyt duża dowolność w interpretacji tak sformułowanego punktu czwartego, który mówi o niezwykle ważnej sprawie dotyczącej ewentualnych wykluczeń z powodów formalnych. I należałoby moim zdaniem ten punkt sformułować bardzo precyzyjnie, żeby mieszkańcy, którzy składają wniosek, mieli czarno na białym, kiedy ich projekt zostanie przyjęty, musi być przyjęty, a kiedy przyjęty być nie może. To sformułowanie naprawdę jest tutaj, nie wiadomo, czy wszystkie warunki trzeba spełnić, żeby projekt został odrzucony, czy tylko niektóry, czy jeden z nich wystarczy, żeby był spełniony, żeby projekt został odrzucony. To stwarza oczywiście pewną dowolność interpretacji, której wolelibyśmy pewnie wszyscy uniknąć. I sprawa, paragraf 6, punkt 4 też. No, cały czas mówimy o głosowaniu, tak? O głosowaniu w tym paragrafie 6. Tymczasem w punkcie 4, w tym najważniejszym miejscu, który mówi zapewne o głosowaniu. Kto może wziąć udział w głosowaniu? Tymczasem tu używa się sformułowania każdy uprawniony do udziału w konsultacjach. Może miasta, mieszkaniec miasta może poprzeć jedną propozycję projektu. Rozumiesz, chodzi o to, że może raz oddać głos, tak? Powinno być więc napisane wyraźnie, że chodzi o głosowanie, chyba że chodzi o coś innego. I też brakuje mi słowa tylko. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec miasta Rumi może poprzeć tylko jedną propozycję projektu, o którym mowa, wtedy byłoby absolutnie jasne, a tutaj, a tak to stwarza możliwość jakiejś wątpliwości. I jeszcze rzecz ostatnia, w punkcie 5 paragrafu 6 jest podany link do tego głosowania. Wydaje mi się, że dość powszechnym jest już dzisiaj w naszym mieście i zresztą nie tylko w naszym mieście nazywanie tego projektu budżetem obywatelskim. Głosowanie to się kojarzy z głosowaniem podczas Rady Miasta i tak dalej, więc co stoi na przeszkodzie, żebyśmy to ostatnie słowo zamienili po prostu na budżet obywatelski. Wtedy wszyscy wiedzą, że tam się pewnie odbywa głosowanie w sprawach budżetu obywatelskiego, bo nic innego tam nie kierujemy. Ale to jest, mówię, jakby taka najmniej ważna uwaga, ale te inne wydaje mi się, że są ważne. Pamiętacie państwo i pan burmistrz pewnie też pamięta, ile było problemów wtedy, kiedy musieliśmy z powodów formalnych odrzucać różne wnioski grantowe chociażby, dotyczące sportu czasami, bo ktoś tam zapomniał czegoś tam, prawda, i wtedy była wątpliwość, czy na pewno możemy to, a czy możemy to jeszcze jakoś inaczej. Tutaj też powinno być to wszystko procedowane w taki sposób, żeby nie budziło wątpliwości. Na razie to sformułowanie takie nie jest. I jeszcze jedna sprawa. Oczywiście, że ilość głosów ma decydować, prawda? Ale czy nie boicie się państwo, czy nie boimy się w ogóle my wszyscy, że na przykład nastąpi jakaś nadzwyczajna koncentracja tych małych projektów w jednej dzielnicy,
a inna dzielnica poprzez na przykład no, mniejszą ilość mieszkańców chociażby, albo sam fakt, że nie ma tam szkoły. Szkoły zawsze integrują, ułatwiają takie spójne głosowanie na jakiś tam projekt, żeby jednak administracyjnie dokonać pewnego podziału, żeby ten rozkład tych projektów był mniej więcej równy. Mamy jakieś nazwy dzielnic w naszym mieście, chociaż formalnego podziału nie ma. Można by zapisać takie rozwiązanie, które gwarantowałoby równomierne, mniej więcej równomierne rozłożenie, a może nie tyle gwarantowałoby równomierne, co by dawało szansę. Co by wykluczało taką nadzwyczajną koncentrację w jednym miejscu. Tak myślę, o tym rozmawialiśmy już kiedyś pewnie przy tych projektach i tutaj jest okazja do tego, żeby ewentualnie takie zmiany dokonać. Czasu jest jeszcze chyba wystarczająco dużo w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Tadeuszu. Bardzo proszę panie burmistrzu. Ja myślę, że tutaj faktycznie poprosimy o wprowadzenie kolejnej do tej autopoprawki, tak? Jeszcze w punkcie czwartym, tak jak pan Tadeusz zasugerował, każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec miasta Rumi może poprzeć tylko jedną propozycję projektu, o którym mowa w ustępie pierwszym. Także to poprosimy dodać w ramach autopoprawki. Natomiast jeśli chodzi o koncentrację, teraz idziemy w kierunku właśnie tak samo rozdrobnienia tych projektów. Także nie sądzę, żeby jedna dzielnica mogła zdobyć 15 projektów, tak? Bo to jest maksymalna kwota 100 tysięcy złotych, mamy 1,5 miliona. Pójdźmy na razie w tym kierunku. To jest kolejny test, budżet obywatelski nie musi i prawdopodobnie nie będzie obowiązywał przez 10 lat z rzędu na tych samych zasadach, będzie ewoluował, będziemy go udoskonalać. Ja bym w tym roku jednak już teraz nie wprowadzał większych takich zmian z tego względu, że tak naprawdę czas nas goni. My też chcemy to zrobić w taki sposób, żeby mieszkańcy mogli przygotować projekty, żeby mogli też skonsultować tutaj z Wydziałem Inwestycji, czy faktycznie kosztorysowo znacznie na przykład nie będą przekraczali tak, tej wartości, w związku z czym nie będziemy też mieli takich sytuacji jak w poprzedniej edycji. Także bym prosił, żeby jednak to uchwalić, a na przyszły rok oczywiście będziemy dyskutować, też będziemy mieli kolejne efekty, następne doświadczenia. Dziękuję bardzo. I pan burmistrz Grychto jeszcze. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Grychto, proszę. Ja chciałem jeszcze dodać do tej ostatniej kwestii. Wydaje mi się, że próba ograniczania jakiejś ilości tego będzie działała przeciwko temu, co dodatkowo chcemy tutaj osiągnąć. Otóż my tym budżetem obywatelskim chcemy również pobudzić aktywność społeczną. Jeżeli jakaś część miasta jest aktywna, to dlaczego ma być traktowana porówni z drugą częścią miasta, która nie wykazuje tej aktywności. Zobaczymy, tak jak już tutaj burmistrz powiedział, jaki odniesie to skutek, czy rzeczywiście są próby zmanipulowania w sposób, jaki jest sterowana głosowaniem. Rok przyszły będzie kolejnym okresem zbierania doświadczeń. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Krzysztof Woźniak, następnie pan Tadeusz Piątkowski. Ja chciałbym zwrócić uwagę na paragraf trzeci, który mówi: upoważnia się burmistrza miasta Rumi do powołania w drodze zarządzenia Komisji do Spraw Budżetu oraz ustanowienia regulaminu jej działania. A więc niejako pan burmistrz, jeżeli wpłynie zbyt duża liczba wniosków z jednej dzielnicy, to myślę, że można to regulować. Ale też są ważne słowa to, co powiedział pan Ryszard Grychtoł, że to od aktywności mieszkańców tak naprawdę zależy, ile tych wniosków będzie i skąd. I myślę, że to jest sygnał na przyszłość dla innych dzielnic, że jeżeli się ludzie nie zbiorą nad jakimś projektem i nie zaangażują, to po prostu nie będzie. No i to nie jest wina Rady Miasta, że to będzie tak funkcjonowało. Ja myślę, że im więcej ludzi aktywnie włączy się do tych projektów z budżetu obywatelskiego, tym lepiej również dla nas. Dziękuję. Proszę, bardzo proszę. Znaczy, panie burmistrzu, pan nie odniósł się tylko do tej najważniejszej moim zdaniem kwestii. Ja się nie upieram, że
Oczywiście chodzi o aktywizację, natomiast w żadnej mierze nie można mówić o manipulacji. Jeśli jakaś szkoła zorganizuje się, wie, że namówi młodzież swojej szkoły, pani dyrektor, rodzice, żeby poprzeć ten konkretny projekt, to jest jak najbardziej integracja, jak najbardziej zjawisko dobre, tyle tylko, że w innym miejscu, gdzie nie ma szkoły, takiej możliwości nie będzie. I tamten projekt z gruntu rzeczy jest skazany, no, ma mniejsze szanse, ale rozumiem, być może dmucham na zimne. Powiem tylko, że na przykład Spółdzielnia Mieszkaniowa Janowo ma nie tylko swoją własną gazetkę, ma także stronę internetową, przez którą mieszkańcy dość często w różnych prawach głosują, wypowiadają się swoje opinie na ten temat. I nam na przykład o wiele łatwiej się zmobilizować na takie głosowanie niż w dzielnicy, która, no, lotnisko, gdzie akurat te możliwości są. Mówię tylko o tym, ale to niekoniecznie oznacza coś złego. Być może, no, słusznie kolega ma rację, Woźniak, że no to mieszkańcy się mobilizujcie wobec tego, tylko że jak się tak, nie daj Panie Boże, zdarzy taki niesymetryczny podział, to wtedy mieszkańcy nie będą mieli pretensji do radnych, tylko przyjdą do burmistrza, co to jest, że w jednej dzielnicy Pan tyle rzeczy zbudował, a w drugiej nic, prawda? Tylko mówię o tym. Ale nie odniósł się Pan Burmistrz w ogóle do paragrafu 6, do paragrafu 5, tego punktu 4. Ja go przeczytam wobec tego. To jest punkt, który mówi, kiedy odrzucimy projekty ze względów formalnych, tak? Proszę posłuchać. Przeczytam wersję oryginalną. Projekty, przecinek, których autorzy nie wypełnili poprawnie formularza zgłoszeniowego, to jest średnik, załączona lista mieszkańców, przecinek, o której mowa w paragrafie 3 ustęp 1, punkt 1, nie spełnia założonych kryteriów, przecinek, nie dostarczyli informacji pozwalających dokonać analizy oraz nie dostarczyli dodatkowych informacji i wyjaśnień i nie uzupełnili projektu w terminie 7 dni od wezwania, nie podlegają dalszemu procedowaniu. No oraz, to znaczy jedno i drugie. I to znaczy także koniunkcję, jedno i drugie. Wobec tego pytanie, czy wszystkie elementy muszą wystąpić, żeby odrzucić, czy jeden z nich tylko. Trzeba by wyraźnie to sprecyzować. Nie widzę powodów, żeby to miało taką szeroką interpretację, w której zawsze pokrzywdzony będzie ten, który będzie musiał podjąć decyzję, bo część mieszkańców będzie z tego niezadowolona i będzie miała pretensje właśnie do tych, co zinterpretowali ten przepis. Pan Krzysztof Woźniak, bardzo proszę. Ja odmiennie niż kolega Tadeusz interpretuję ten zapis, bo jest to zapis lepszy niż w konkursie grantowym. Bo w konkursie grantowym, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn formalnych nie ma, to się go odrzuca. Tutaj jednak, no w tej chwili, ale ja mówię jak było, tak? Tutaj jednak na uzupełnienie dokumentacji związanej z projektem budżetu obywatelskiego ma się 7 dni. Od momentu wezwania do uzupełnienia, a więc tak naprawdę wnioskodawca, który jest zainteresowany, ma wystarczająco dużo czasu, aby braki te formalne, jak i również dopytania związane z kwestią wyceny tego projektu, ma szansę to uzupełnić i w związku z tym nadal jest procedowany w konkursie. Także ja to tak zinterpretowałem, panie Tadeuszu. No i mi się wydaje, że ten zapis jest dobry, bo pozwala uzupełnić. Pan burmistrz miasta, bardzo proszę, następnie pan Marek Chodnicki. Jeśli byśmy posadzili tutaj 10 radców prawnych, byśmy mogli mieć 10 różnych interpretacji. Natomiast my, panie Tadeuszu, chcemy wyjść do ludzi, chcemy, żeby jak najwięcej projektów wartościowych weszło i po to jest to uzupełnianie, pomoc pracowników, tak? Idziemy do ludzi, naprawdę, nie zmieniajmy nic. Przejdźmy to, nie będziemy, nazwijmy to, kosić projektów, tak? Chcemy pomagać, żeby jak najwięcej ich weszło do fazy głosowania, żeby jak najwięcej ludzi uczestniczyło. To zależy bardzo dużo od podejścia urzędników, a tutaj gwarantuję zdecydowanie przyjazne podejście. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Marek Chodnicki. Mi się wydaje, że to jest takie jedyne wyjście, to jest zamienić te oraz i jedno i na dwa słowa lub i to załatwi sprawę. Otóż to. Bo to załatwia to, żeby i jeżeli jedno spełni, to jest koniunkcja, tak mówimy na lub, to będzie, że nawet jedno nie spełni, to przejdzie. Dziękuję bardzo, panie Marku. Czy potrzebujemy przerwy, 2 minutki? Nie potrzebujemy, poprosimy następną autopoprawkę, żeby w tej autopoprawce wchodzić. W paragrafie 5, punkcie 4 słowo oraz z trzeciej linijki zamienić na lub, kolejne słowo i na lub i kolejne i na lub. Dziękuję bardzo.
Ogłaszam 2 minutki przerwy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 70 wraz z autopoprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Nie ma wszystkich radnych na sali. Trudno, damy sobie radę. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kogo nie ma? 19 osób za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 66 w sprawie przyjęcia logo Gminy Miejskiej Rumia. Projekt uchwały przedstawia pan burmistrz. Bardzo proszę. Poprosimy pana burmistrza Pogorzelskiego. Na druku 66 chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący przyjęcia logo Gminy Miejskiej Rumi. W celu zintensyfikowania i podjęcia działań promocyjnych ogłosiliśmy konkurs na logo. Konkurs zgłoszenia do konkursu był, konkurs był konkursem otwartym. Startować mogli profesjonalni graficy, jak również amatorzy. Wysłane zostało zaproszenie do trójmiejskich agencji, do rumskich, do uczelni plastycznych, na wszystkie ASP. Wpłynęło kilkadziesiąt prac, które komisja w składzie między innymi przedstawicieli Domu Kultury, Plastyka, przedstawicieli Urzędu Miasta zdecydowała o wyborze projektu autorstwa pani Gilner. Projekt był prezentowany na wszystkich komisjach, więc każdy chyba z państwa miał okazję się zapoznać. Proszę o pozytywne podejście i tak chciałbym przy okazji pewnych tu dyskusji, które wynikły, wyjaśnić, że w każdym chyba przypadku, w każdej gminie miejskiej czy województwie przyjęcie logotypu budzi emocje. Świeży przykład loga województwa pomorskiego, które przy budżecie kilkadziesiąt razy wyższym od naszego, konsultowanego z wybitnej autorstwa, wybitnego grafika światowej sławy pana Pongowskiego, no również spotkało się z kontrowersyjnymi opiniami. I pozytywne, i negatywne. Tego to chyba pewien złoty środek trzeba przyjąć, a według mnie szybkie przyjęcie i rozpoczęcie intensywnej komunikacji Rumi na zewnątrz, bo to przede wszystkim na zewnątrz chcemy o sobie powtórnie przypomnieć, jest potrzebne i konieczne. Dziękuję. Czy coś formalnie jeszcze powinienem doczytać na koniec? Nie. Więc... Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Projekt uchwały opiniowała komisja samorządowa. Bardzo proszę przewodniczącego o opinię. Komisja samorządowa w dniu dzisiejszym opiniowała ten wniosek na spotkaniu, na posiedzeniu. Zaopiniowała niejednomyślnie, ale pozytywnie. W takim razie przyjmujemy. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Oraz Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji. Bardzo proszę przewodniczącego o... Dziękuję. Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Opinie klubów proszę. Bardzo proszę panie Tadeuszu. W imieniu klubu Gospodarność. Tak właśnie. W imieniu żadnego innego panie przewodniczący nie mam prawa. Więc oczywiście zobaczyliśmy ten projekt. Bez entuzjazmu podchodzimy do niego, powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że warto byłoby poświęcić jeszcze trochę czasu na to, żeby ten projekt graficzny dopracować. Dopracować w taki sposób, ja teraz pośpiech, jak dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłem i też szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego taki pośpiech. Skąd ten pośpiech? Zupełnie nie rozumiem, przecież to jest coś, co ma być na wiele lat nam służyć. I pierwsza moja wątpliwość to budzi to, czy naszą wątpliwość budzi to, że komisja konkursowa była bardzo skromna. Ta, która rozstrzygała konkurs. Tu powinni być artyści, graficy zwłaszcza, szczególnie graficy, bo proszę pamiętać, że ten element graficzny będzie towarzyszył nam nie tylko w odmianie
kolorowej, ale także w czarno-białej. I także w czarno, jeśli ktoś dostanie pismo z urzędu, skseruje sobie to pismo, to już będzie tylko operował tym czarno-białym. I to też ma się kojarzyć z czymś wtedy. Tymczasem ten znak tej funkcji zupełnie nie spełnia. On się nie będzie z niczym kojarzył. Gdyby to był znak miasta Bełchatów, to ja to rozumiem, bo mi się kojarzy z piłką siatkową ewidentnie ten znaczek od razu. Ale my póki co jeszcze Bełchatowym nie jesteśmy, chociaż ja jestem sympatykiem siatkówki, jak Państwo wiecie, dużym, ale chcę, żeby nasze miasto, żeby ten znak jednak odzwierciedlał, no w jakimś sensie, że się kojarzył z miastem Rumią, mieszkańcom Rumi przede wszystkim, nie tylko pracownikom urzędu czy radnym, ale mieszkańcom Rumi. Tymczasem ja tutaj nie znajduję żadnego elementu, który się kojarzy z miastem Rumią. Bo nawet jeśli usłyszałem, starannie słuchałem tego, co pan burmistrz mówił na komisji, owszem, ta krzywa kreska to jest rzeka, no ale nasza rzeka od zarani dziejów jest srebrną rzeką. Już nie mówię o kącie, o tym przegięciu, które w naszej rzece występuje, tutaj go w ogóle nie akcentujemy. Kolor żółty, tamten kolor żółty, a ten kolor żółty, to są zupełnie inne kolory. Tak samo z kolorem czerwonym, to jest jakiś bordowy, więc nie można mówić o tym, że te kolory się w jakiś sposób kojarzą z naszym herbem czy z czymkolwiek. Naszym elementem trwale związanym z miastem Rumia od zarania dziejów jest właśnie koło młyńskie. No, proszę mi tutaj pozwolić, nie ma żadnego elementu, który by się kojarzył z kołem młyńskim. Z piłką? Owszem. I w związku z tym taką mamy propozycję, żeby nie rozstrzygać tej kwestii dzisiaj, tylko żeby się jeszcze wstrzymać, żeby spokojnie może komisję konkursową powiększyć. Brakuje mi zwłaszcza grafika. Grafika, który zna sztukę graficzną, który wie, co się stanie z tym kolorem wtedy, kiedy go na jednej drukarce wydrukujemy, co się stanie, jeśli na innej drukarce kolorowej. To będą zupełnie inne kolory. I w tym znaczeniu myślę, że warto poczekać z tym, ponieważ powodu do pośpiechu żadnego nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najpierw głos poza kolejnością ma zawsze pan burmistrz. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Więc widzę po pierwsze pewną niespójność w rozumowaniu, bo z jednej strony podważa pan, a z drugiej przyjęcie tego, a z drugiej próbuje wymusić, żeby konsultował to wyłącznie artysta plastyk. Więc jeśli nie jest pan artystą plastykiem, to nie powinien opiniować, bo teoretycznie się na tym pan nie zna. To tak mi się wydaje. Natomiast od końca idąc, czy jest pośpiech? Jest pośpiech. Ja tak naprawdę nie chcę czekać ani jednego dnia, żeby szybciej, lepiej promować Rumię. Każdy dzień stracony jest niepotrzebny i niedobry. Nie bardzo też sobie rozumiem, dlaczego pan mówi o pośpiechu, jeśli temat konkursu przedstawiony był i logo od przynajmniej kilkunastu dni. Więc to, że pan radny został tym zaskoczony, no nie wiem, może to wynika z mniejszego zainteresowania tym tematem, natomiast to nie jest świeża sprawa. Tak jak podkreślałem, logotyp jest zawsze kwestią kontrowersyjną, sporną. Nie ma miast, nie ma marek, które przyjęłyby jednogłośnie logotyp. On zawsze będzie sprawiał kłopot, będą różne zdania. Nie da się logotypu, który w tym momencie przyjęliśmy, poddać pod jakąś publiczną dyskusję. Bo jak miałoby to wyglądać? Będziemy głosować, czy tu mniej srebrny, a tu bardziej czerwony. Jeśli w komisji konkursowej znalazł się doceniony przez miasto Rumia artysta plastyk zawodowy, pani Wendt z Domu Kultury, no to ja bazuję na jej wiedzy. Bardzo pan tu wspomina o relacjach do herbu. Ja absolutnie nie chcę wiązać się z herbem. Herb pozostaje oficjalnym herbem miasta. Wspomniał pan, że mieszkaniec będzie otrzymywał pismo z urzędu z logo. Nie będzie. Będzie otrzymał pismo urzędowe, druki urzędowe opatrzone są herbem miasta, którego nikt nie chce się pozbywać. Tak jak pan mówił, od zarania dziejów jest i będzie. Logo to jest ten tak zwany marketing, używając skrótu myślowego. Tylko.
Nie jest też, jak pan wspomniał, to na wieki wieków. Logotypy ulegają pewnej aktualizacji, pewnej zmianie. Także jeśli za parę lat uznamy, że możemy dodać coś nowego, możemy go odświeżyć, to to zrobimy. Wtedy przeznaczymy to, tak jak duże miasta, na to 100, 300, 200, 300 tysięcy. Wtedy będziemy być może mieli więcej prac. Bo proszę też zwrócić uwagę, ilość prac, o których pan mówił, że może być ich zbyt mało, może niestety wynikać z tego, że budżet mamy ograniczony. Województwo pomorskie mogło wydać na to kilkaset tysięcy, my nie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja jeszcze tylko dodam, że wszyscy radni, no zakładam, że wiedzieli o tym, ponieważ 11 marca był ogłoszony konkurs, stronę internetową z reguły wszyscy odwiedzamy, tak? Wszyscy, którzy się interesowali, mieli szczegółowe dane, tak? Dokładnie, co się dzieje, wpływają oferty, tak? Projekty, które wpłynęły, później były konsultacje. Ten logotyp również był w pewnym momencie udoskonalany, tak? Ponieważ pierwotna wersja troszeczkę odbiegała od tego, co zostało przedstawione. Także to nie jest tak, że osoby, które się nie interesowały, tak? Osoby, które się interesowały, nie miały wpływu. Był wpływ i to logo zostało udoskonalone. A nawiązania tutaj są olbrzymie, tak? Tak jak część z Państwa na komisjach słyszała, że ponadto było to konsultowane, ja sam to konsultowałem jeszcze z dwiema osobami naprawdę, które w Dęblinie, w dziale marketingu naprawdę mają doskonałe wyniki, tak, w swojej działalności i z jeszcze jedną osobą, którą nie chciałbym zdradzać, natomiast opieramy się na nowoczesności, pójściu do przodu, tak, a nie, że tu mi się coś nie podoba. My teraz nie mamy czasu, chcemy następne etapy kolejne wdrażać naszej promocji miasta. Tak. Logo to jest, tak jak było powiedziane, może ewoluować, może się zmieniać. Nawet drużyny NBA, tak, zmieniają swoje logo. Detroit Pistons bez problemu to zrobiło, tak, po wielu latach funkcjonowania. Także korzystajmy z wiedzy i z potencjału tych najlepszych. Ja nie jestem, absolutnie się nie uważam za osobę związaną z marketingiem, ale jeśli chodzi o Stanisława, to jest fachowiec, któremu ufam. Pan Stanisław Pogorzelski prowadził kampanie reklamowe związane z Zinedinem Zidanem, z koncernem Danone, z Orange Ekstraklasą. To jest naprawdę fachowiec. Także zaufajcie nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinie klubów nie widzę. Proszę, przechodzimy do, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Piotr Bartelkę najpierw, następnie pani Beata Ławrukaitis i pani Małgorzata Łobos. Tak, jeżeli chodzi o termin, to jestem zaskoczony, bo faktycznie zarządzenie wyszło od burmistrza z dnia 11 marca. Termin przesyłania prac do 25 marca to naprawdę trzeba być codziennie na urzędzie, na urzędowej stronie internetowej. Wynik konkursu miał być ogłoszony w terminie do 30 marca. Mam to zarządzenie przed sobą. Wszystko jest naprawdę bardzo szybkim tempie nadane. Jeżeli pozwolę sobie do cytat jeszcze proszę Państwa przeczytać z konkursu. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości wspólnego celu, jakim jest społeczny i gospodarczy rozwój gminy. Logo gminy miejskiej Rumia powinno kojarzyć się z misją miasta. Proszę Państwa, ja jestem mieszkańcem Rumi od urodzenia. Akurat to logo, które mi przedstawiono, ja nie widzę żadnego powiązania tutaj. Nawet kolorów kaszubskich nie widzę, w tym na kolorowo. No może akurat żółty tylko. Jeżeli chodzi o to, pofatygowałem się, proszę Państwa, dalej jeszcze i przez tydzień czasu chodziłem, pytałem się mieszkańców w Janowie, co na ten temat sądzą. 73 osoby. Z tych 73 osób, 4 osoby tylko wiedziały, że taki konkurs był. Pozostałe nie wiedziały. W wieku od 15 albo 14 lat, nie mam tej kartki przy sobie, do 70 paru lat brali udział mieszkańcy. Młodzi pytali się, czy mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej czy w siatkowej. Takie były pytania. Jeżeli byłby to rąb, prostokąt, jakiś karo, mówi, no to coś by tam było do względu. I w ogóle się pytali, co to jest. Starsi mieszkańcy to już w ogóle mówili wprost. Panie Piotrze, przecież mamy logo Rumi.
Ja mówię, ale jakie? No 60 lat Rumi. Wyjąć 60 lat, wyjąć te Rumi, 60 i mamy logo Rumi, którzy rozpoznają. Był taki sygnał. Jeżeli to przedstawiałem, to nie trafiało do nikogo. To z tych 70 ponad mieszkańców, których przeszedłem się pofatygowałem. Straciłem czas, straciłem tydzień czasu, a nie tak jak tutaj zostało to w ekspresowym tempie zrobione od 11 marca do końca marca. W tym miała to ocenić ekipa. I naprawdę komisja samorządowa, w której jestem przewodniczącym, dzisiaj to przyjęła 2 głosami za, ale mnie w dalszym ciągu to nie przekonało i byłem zdecydowanie przeciwnikiem tego. Jeżeli chcemy podejść do sprawy poważnie, to myślę, że taki konkurs musi potrwać 3 miesiące i kontaktowałem się jeszcze w międzyczasie po komisji z marketingowcem z mojej firmy, gdzie pracuję i się pytałem go, ile na taki logotyp czasu byś potrzebował. Powiedział krótko, Piotr, gdzieś 60 dni to jest takie minimum. To wszystko. Pan burmistrz Pogorzelski, bardzo proszę. Zastanawiam się, czy większego eksperta od tematu Kaszubszczyzny w naszym mieście można znaleźć niż pana Ludwika Bacha, który powiedział, że mu się bardzo podoba ten modro-chabrowy plus inne. Więc jeśli pan nie dostrzega Kaszubszczyzny, Kaszub w tych kolorach, to myślę, że warto porozmawiać z panem Ludwikiem albo z innym ekspertem ze zrzeszenia. Bo to była między innymi także intencja w rozmowach, że Kaszuby niekoniecznie będą głównym motywem budowania naszego wizerunku, ale powinniśmy pokazać, że to jest jakaś część. Ta kolorystyka, wedle również mojej wiedzy, jest absolutnie kolorystyką Kaszub. Dziękuję. Pani Beata Łabrukajtis, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja miałam tylko tutaj uwagę, ponieważ Komisja Polityki Gospodarczej też miała to jako uchwałę, zaopiniowała pozytywnie. To tak jakby taka uwaga. Jednogłośnie, tak. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę Pani Małgorzata Łobos, następnie Pan Tadeusz Piątkowski. Proszę Państwa, ja chciałam tylko jeszcze przypomnieć, że Przewodniczący Rady Miasta wysyłał zaproszenia na dzień 28 kwietnia i tego 28 kwietnia spotkaliśmy się wszyscy ci radni, którzy, jak mniemam, chcieli porozmawiać na temat logo i wysłuchali i zobaczyli prezentację, którą przedstawił nam burmistrz Pogorzelski i wyjaśniał nam, dlaczego to logo jest w takim kształcie, a nie innym. Myślę, panie Tadeuszu, że wystarczyło przyjść na to nasze spotkanie i wysłuchać argumentów pana burmistrza Pogorzelskiego. Dziękuję uprzejmie. Pan Tadeusz Piątkowski, następnie pan Marek Chodnicki. Rozumiem, że pani przewodnicząca uważa SMS wysłany w przeddzień tego spotkania, bez tematu spotkania, za zaproszenie na dyskusję w sprawie logo, tak? Tak absolutnie nie było. Proszę Państwa, ja bywam na wszystkich komisjach i ja mam prawo być poinformowany w ramach moich normalnych obowiązków pracy w komisjach o tym, co się w urzędzie dzieje. Nie muszę specjalnie się dowiadywać, chodzić, dzwonić gdzieś tam, czy grać z Państwem w piłkę, żeby w przerwie meczu się dowiedzieć, co słychać w tej sprawie. Nie, tak nie ma być. To ma być normalna, formalna droga. Ja po raz pierwszy logo zobaczyłem dzisiaj w czasie przerwy w obradach Rady Miasta na nadzwyczajnej, wyłącznie w tej sprawie zwanej komisji. Pytam się, skąd ten pośpiech? Panie burmistrzu, jeśli pan nie potrafi promować miasta bez logo, to ja jestem zaniepokojony tym faktem. Tutaj pośpiech nie jest potrzebny. Nie jest potrzebny także spór. Ja nie wątpię, że przy odrobinie wysiłku możemy znaleźć takie logo, które zaakceptują wszyscy albo prawie wszyscy. Dzisiaj widzę, że tego... Tak właśnie jest. No, proszę mnie nie przerywać, ale ja panu nie przerywałem. Pan przewodniczący prowadzi obrady, zdaje się. Z tego, co słyszę, to nie wszyscy zaakceptowali ten. A jeśli wziąć pod uwagę to, co jeszcze słyszymy w kuluarach o tych, to zdecydowanie ta większość jest bardzo słaba. Ale czy musi być spór w tej sprawie? No, czy naprawdę nie zależy nam na tym, żeby ten logotyp się kojarzył mieszkańcom Lubi z naszym miastem, żeby był lepszy niż ten, który proponujecie? No cóż to znaczy miesiąc dłużej na przykład poświęcić dla tej sprawy? Uważam, że warto.
Panie burmistrzu Michale, no Będzin jest dość daleko od naszego miasta i to, co się, to jest fajny znaczek, oczywiście. Jak się go pokaże w Będzinie, to jest fajny znaczek, albo w Warszawie, albo w Bełchatowie, najbardziej by się pewnie podobał, bo się kojarzy ewidentnie z siatkówką. Ale rozumiem, że jeśli Piotrek przeczytał te cechy, które powinien mieć taki znaczek, to on nie ma żadnych tych cech. No, może poza kolorami, które rzeczywiście niektóre się kojarzą, ale jak mówię, wydrukowane na innej maszynie drukarskiej albo na innej drukarce już się mogą nie kojarzyć, bo będzie inny odcień tych kolorów. Tak po prostu jest, bo to nie jest tak, że wszyscy mają doskonałe drukarki i każdy kolor wygląda tak samo. A my chcemy, żeby ten znak był uniwersalny, żeby mimo tych właśnie wad, które mają te różne urządzenia techniczne, żeby on się kojarzył zawsze z naszym miastem. I proszę mi nie odbierać prawa do tego, że skoro nie jestem grafikiem, to nie mam prawa do własnych ocen. Mam prawa. Mam prawo, bo jestem mieszkańcem tego miasta. I chcę, żeby ten znak kojarzył się nie tylko mi, czy nie tylko panu, ale także jeszcze wielu innym mieszkańcom z naszym właśnie miastem. I to tyle. Dziękuję. Zanim oddam głos panu Markowi Chodnickiemu, jako że zostałem wywołany do tablicy, panie Tadeuszu, został pan poinformowany SMS-em i zaproszony na spotkanie. Nie, mija się pan z prawdą, mówiąc, że nie było tematu spotkania. Tematem były uchwały na najbliższą sesję, czyli również logo. Bardzo proszę, pan Marek Chodnicki. Wydaje mi się, że ważnym elementem logo jest jego interpretacja, tak? I tutaj się głównie skupiamy, więc z oficjalnym ogłoszeniem tego logo, takim publicznym, powinna pójść zaraz obok interpretacja, jak mamy to rozumieć. Tak? Wtedy wszyscy będziemy jasno rozumieli, że to, co jest to dany kolor, co znaczy, jakie są nawiązania do Kaszubszczyzny, do sportu, do lasu, do przemysłu i do innych rzeczy. Pan burmistrz Pogorzelski, bardzo proszę. Taki jest oczywiście plan. Jest to nieodzowny element wprowadzenia logo. Pani Maria Bochniak, bardzo proszę. Ja myślę, że pan Piątkowski powiedział jedno mądre słowo, że tu nie jest potrzebny spór, bo i do Piotrka tak samo, nawet jeśli byśmy pół roku próbowali robić to logo, to zapewne wszystkie gusta, każdy ma inne gusta estetyczne i poczucia w takiej materii, nie bylibyśmy w stanie ujednolicić albo zrobić loga, które będzie się podobało wszystkim. I ja też nie rozumiem tego, to nie jest logo na 10, na 20, na 30 lat. Pracuje pan ze studentami, panie Piątkowski, więc myślę, że dajmy szansę młodym. Jeśli weźmiemy loga różnych innych miast, różnych gmin, czy pan, jak nie będzie nazwy miasta czy gminy, pan od razu skojarzy, o jakiej gminie jest mowa, czy o jakim mieście? Ja tutaj, tak jak powiedział pan Chodnicki i słuchałam analizy pana burmistrza, tu jest morze, tu jest Zagórska Struga, tu jest zieleń towarzysząca Rumi, można dopatrzyć się Góry Markowca, można dopatrzyć się żółtego słońca jako przyjaznego miasta, można dopatrzyć się czerwieni tutaj jako zaproszenia do przemysłu, do rozwoju tego miasta. Każdy z nas dopatrzy się, czego będzie tam chciał, a poza tym będzie ta interpretacja, o której pan mówi. I naprawdę nie dopatrujmy się tu czegoś, że my coś planujemy na 50 lat, bo od tego jest herb. Dziękuję bardzo. Inne głosy w dyskusji? Pan burmistrz, bardzo proszę. Ja się bardzo cieszę, panie Tadeusz, że w Warszawie ludziom będzie się podobało, bo my chcemy właśnie przedsiębiorców, inwestorów ściągać na tę czerwień naszą. Mamy tereny, już rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami, również przez Agencję Rozwoju Pomorza, idziemy również w tym kierunku, także naprawdę nie czekajmy. Jeśli ktoś wymyśli lepszy herb, zawsze Rada Miasta może to zmienić. Przepraszam, logo. Także zawsze to można zmienić, tak? Uchwałę można uchylić, można podjąć, a naprawdę idźmy do przodu, bo tak jak tu jesteśmy, każda koncepcja będzie dla kogoś kontrowersyjna. Ja nie wierzę, żeby wszystkim nam jeden projekt się podobał. Nie ma takiej możliwości. Idźmy do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 66? Proszę o podniesienie ręki. Trzynaście osób za. Kto się wstrzymał? Cztery osoby wstrzymujące. Kto jest przeciw? Dwie osoby przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 74.
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Burmistrz miasta przedstawia na druku nr 74 projekt uchwały dotyczący upoważnienia burmistrza miasta do udzielenia odpowiedzi na skargę grupy mieszkańców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 27 kwietnia tego roku grupa mieszkańców wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rady Miejskiej Rumi skargę na uchwałę numer 55/575/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku Rady Miejskiej w Rumi w sprawie uchwalenia planu miejscowego, planu przestrzennego miasta Rumi. To jest niezbyt fortunne tutaj określenie w uzasadnieniu, ale przeczytam je w takim brzmieniu, jak jest tu zapisane. Dla działek 254/4, 255, 256, 257, 266, 267, 288, 289, 290 i fragmentów działek 268, 286 i 287 w obrębie numer 17 przy ulicy Dąbrowskiego, Krakowskiej i Lubelskiej. Zgodnie z artykułem 54 paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi właściwy organ obowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wniesienia przekazać skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała komisja pani Beaty Abrukaitis. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Pan Tadeusz Piątkowski, bardzo proszę. Znaczy, do pana radcy prawnego mam tutaj pytanie, bo wydaje mi się, że uchwalanie planów przestrzennego zagospodarowania należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta, prawda? Natomiast my chcemy upoważnić burmistrza miasta do reprezentowania nas, nie przedstawiając w ogóle własnego stanowiska w tej sprawie. Czy to jest zgodne z prawem? Bardzo proszę, panie mecenasie. Tak, proszę pana, jest to zgodne z prawem. Generalnie rzecz biorąc, może powiem, czym jest rzecz. Ta skarga wpłynęła w dniu 27 kwietnia, czyli 3 dni temu. Żeby zachować terminy, to mamy do dyspozycji niejako dwie drogi. Czyli możemy faktycznie jako Rada Miejska podjąć uchwałę w przedmiocie odpowiedzi na taką skargę, chociaż nie praktykuje się tego, bądź też Rada Miejska może scedować to na burmistrza, który w imieniu Rady Miejskiej zajmie się tą sprawą i w określonym terminie z zachowaniem ustawowych terminów przekaże ją Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. W tym przypadku podjęcie tej uchwały jest o tyle zasadne, że żeby zachować ten termin musiał być zwołana specjalna sesja Rady Miejskiej w celu sporządzenia odpowiedzi na skargę przez Radę Miejską. Rozumiem, że państwo byście osobiście też tego nie sporządzali tej skargi, tylko merytoryczni pracownicy poszczególnych wydziałów łącznie z radcami prawnymi. Dziękuję, panie mecenasie. Bardzo proszę, pan Tadeusz Piątkowski. Z kwestii doprecyzowania. Rozumiem, że Rada Miasta w ten sposób sceduje na burmistrza miasta uprawnienie, które przypisało jej uchwałą Sejm Rzeczpospolitej, tak? Pan mecenas mikrofon włączył. Jeśli mogę kontynuować, bo rozumiem, że
Pan burmistrz nawet nie zna stanowiska, jakie ma przedstawić w imieniu Rady, bo przecież Rada Miasta nie wyraziła swojego stanowiska w tej sprawie. W ciemno upoważniają pana burmistrza, scedując swoje ustawowe uprawnienia na niego, nie przedstawiając nawet mu stanowiska, jakie ma zająć w tej sprawie w naszym imieniu. Rozumiem dobrze, panie mecenasie? Tak to jest. Tak. Generalnie cedujecie państwo, czyli udzielacie pełnomocnictwa do załatwienia tej sprawy przez burmistrza w waszym imieniu. Pan burmistrz Pasieczny, bardzo proszę. Panie Tadeuszu, sprawa ulicy Krakowskiej, Lubelskiej jest bardzo dobrze znana chyba wszystkim radnym, tak? Związana była z tą inwestycją inwestora, nie będę mówił nazwiska, tak? Z budynkiem sześciokondygnacyjnym, który miał powstać niedaleko Jagi, tak? Pozwolenie na budowę zostało uchylone w całości przez pana wojewodę pomorskiego, tak? Czyli generalnie wszyscy, bo większość z nas no, kibicowała tutaj właścicielom posesji, którzy skarżyli to pozwolenie na budowę starosty. Zostało uchylone. Natomiast jest teraz taka sytuacja. Państwo skarżą plan, natomiast my w grudniu już podjęliśmy uchwałę, tak, o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek właśnie państwa. Tak, w tym terenie. Czyli my de facto, my Rada Miasta, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy prawnej, żeby tym państwu ten wniosek, żeby podjąć uchwałę i zmienić plan. My jako Rada nie możemy zlikwidować miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który może, co może zrobić tylko sąd. Dlatego Rada już zrobiła w zasadzie wszystko, co w waszej mocy, tak, żeby poprzez uchwałę przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast tutaj państwa to nie satysfakcjonuje. Państwo chcą mieć, nazwijmy to, uchylony plan, tak jak było w planie zagospodarowania Starej Rumi, sprawa państwa, to było oficjalnie podawane, państwa Szczuckich i Płockich, tak, gdzie sąd to zrobił. My nie możemy tego zrobić, także dlatego taka procedura. Prosimy o wdrożenie tego, bo będziemy mogli sukcesywnie to realizować. Panie Tadeuszu, ja tylko dodam, panie Tadeuszu, w biurze Rady jest opinia prawna. Zapraszam do zapoznania się z nią. No nie. Dobrze, inne głosy w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały na druk numer 74? Proszę o podniesienie ręki. Dwa, 19 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu na druku numer 65 w sprawie powołania członka do składu Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Rumi. No. W swojej sprawie nie chcę głosować. Ale się zgłosił? Ale musi mieć zgodę, nie? Musi wyrazić zgodę? Pan Muszyński? Ogłaszam 2 minuty przerwy. Poczekamy na pana Muszyńskiego, który musi wyrazić zgodę, aby uczestniczyć w komisji. Dobrze, przerwa dłuższa, 10-minutowa. Szanowni państwo, witam po przerwie. Cieszę się, że pan Muszyński dotarł. Dotarł po przerwie. Przechodzimy do projektu uchwały na druku numer 65 w sprawie powołania członka do składu Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Rumi. Projekt uchwały przedkłada przewodniczący Rady Miejskiej. Nie. Uzasadnienie. W dniu 15 marca 2015 roku odbyły się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 7 w Rumi.
w wyniku których radnym z listy numer 1 Komitet Wyborczy Wyborców Bogdan Formela został pan Jarosław Muszyński. Radny Jarosław Muszyński zgłosił akces udziału w składzie osobowym Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Rumi. Zgodnie z artykułem 21 ustęp. Który ustęp? Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 90 roku z późniejszymi zmianami Rada Gminy ze swojego grona może powoływać na stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz ich skład osobowy. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały przedkłada przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi. Czy pan Jarosław Muszyński się zgadza na akces do Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Rumi? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały opiniowała Komisja Samorządowa. Komisja Samorządowa, druk nr 65, zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Opinie klubów proszę. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 65 w sprawie powołania członka do składu Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Rumi? Proszę o podniesienie ręki. 20 osób za. Dziękuję jednogłośnie. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku nr 72 w sprawie powołania członka do Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej w Rumi. Paragraf pierwszy. Powołuje się do składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego radnego Jarosława Muszyńskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jak poprzednio. Czy pan radny Muszyński się zgadza? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo panie radny. Komisja Samorządowa, bardzo proszę o opinię. Komisja Samorządowa jednomyślnie przyjęła opinię pozytywnie. Dziękuję bardzo. Opinie klubów proszę. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały na druku nr 72 w sprawie powołania członka do Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej w Rumi? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20 osób za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały na druku nr 73 w sprawie powołania członka do Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi. Paragraf pierwszy. Powołuje się do składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej radnego Jarosława Muszyńskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie takie samo. Czy pan radny Muszyński się zgadza? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo panie radny. Komisję Samorządową proszę o opinię. Komisja Samorządowa również pozytywnie zaopiniowała druk. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Dyskusja. Bardzo proszę pani przewodnicząca komisji. Znaczy komisja, bo teraz rozmawialiśmy o druku nr 73, prawda? To jest moja komisja i moja komisja przyjęła pana Jarosława Muszyńskiego, znaczy przyjęła druk 73 pozytywnie, a nie komisja samorządowa. Nie. No jak nie? A dobrze, przepraszam, przepraszam. Wszystko w porządku pani radna. Czyli co, jest głosowanie, tak? Była dyskusja? Czyli przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 73 w sprawie powołania członka do Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Rumi? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 20 osób za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. Spotkania nie było. Najbliższe odbędzie się 11 maja. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Kolejny punkt. Sprawozdanie burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Szanowni państwo, przedstawię sprawozdanie z działalności burmistrzów miasta, burmistrza Pogorzelskiego, Grychtoła, Pasiecznego i Marcina Kurkowskiego.
A więc od początku 27 marzec, to co pan przewodniczący już wspominał, udział w uroczystościach 70. rocznicy zakończenia działań wojennych, spotkanie z przedstawicielami firmy Semeco w sprawie inwestycji. Semeco, jak państwo wiecie, bardzo mocno weszli w zabudowę w Redzie, idą w naszym kierunku i również na obszarze planu zagospodarowania jeziorna, czyli niedaleko Oszą od strony, nazwijmy to, pól, z tamtej strony również rozpoczynają swoje inwestycje. Spotkanie przedstawicieli komunalnego udział w śniadaniu wielkanocnym organizowanym przez Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi, spotkanie z Izbą Przedsiębiorców, spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów 35-lecia Solidarności, które planujemy wspólnie obchodzić pod koniec czerwca. Spotkanie, kolejne 31 marzec, spotkanie z panią dyrektor rumskiego Caritasu, Solidarności, nie samorządności. Kolejne spotkanie to z prezesem naszej spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, z panem Markiem Trzepanowskim. Rozmawialiśmy o strategii spółki i działaniach tutaj prowadzonych. Spotkanie z uczestnikami Odysei Umysłu w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. Udział w konferencji energii firmy Energa Operator. Współpraca samorządów terytorialnych z operatorem dystrybucji energii w Gdańsku. Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie z przedstawicielami konferencji telewizji kablowych. Udział w spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego pana Dariusza Męczykowskiego, które odbyło się w Nowej Karczmie. 1 kwiecień to udział w uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego. To było aż trzy odwiedziny państwa Swara, Jelińskich i Wielogórskich odwiedziliśmy, a także odbyło się spotkanie z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo dotyczącym odbioru odpadów zielonych. Dodam tutaj, że podjęliśmy decyzję, iż na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo będziemy odbierać odpady zielone w pojemnikach, tak jak przedtem to spółdzielnia już wprowadziła. Natomiast mieliśmy do tej pory planowane odbieranie w workach. Jest to spowodowane tym, że no na pewno będzie czyściej w pergolach śmietnikowych, gdzie worki no niestety mogły zostać uszkadzane i rozwiewane to wszystko. Także postanowiliśmy testowo wprowadzić w ramach tutaj opłaty śmieciowej. Wszystko będzie się odbywało. 2 kwiecień to spotkanie z panem Robertem Marszałkiem, zastępcą dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowa oczywiście dotyczyła naszych elementów komunikacyjnych, czyli węzła integracyjnego Janowo. Ze wstępnych rozmów panu dyrektorowi podoba się ta koncepcja, także Generalna Dyrekcja nie powinna nam tutaj, powinna uzgodnić, nazwijmy to, tą inwestycję. Podobnie się ma rzecz z drugą stroną naszego miasta, czyli na wysokości Oszą włączenie ewentualnego tunelu, wiaduktu oraz ulic Tatrzańska, Zakopiańska, które zgodnie z planem uchwalonym zagospodarowania przestrzennego jest szansa, żeby też włączyć w to skrzyżowanie. Również jak najbardziej jest celowe. Trzeciego kwietnia spotkanie z przedstawicielami rumskich taksówkarzy, dwóch firm tutaj funkcjonujących. Spotkanie z przedstawicielami firmy zajmującej się optymalizacjami podatków w gminie. I kolejne spotkanie organizacyjne w sprawie polepszenia czystości w mieście. Planujemy zrobić 13 czerwca taką dużą akcję sprzątania naszego miasta. Będziemy chcieli zachęcić do włączenia się wszystkich mieszkańców, szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, żebyśmy zrobili wielką akcję sprzątania. Następnie też chcemy, żeby ta już czystość została zachowana. Planujemy tutaj wykorzystać, zachęcić ludzi, którzy odpracowują godzinki społeczne, żeby w dalszym ciągu mieć to podzielone na rewiry i dbać o czystość
w naszym mieście. Również zostanie specjalny adres mailowy stworzony do tego, żeby sygnalizować, gdzie się takie problemy pojawiają, dzikie wysypiska, gdzie jest brudno, żebyśmy na bieżąco to monitorowali, mogli to poprawiać. Mamy nadzieję, że po tej akcji już do końca świata jeden dzień dłużej Rumia będzie najczystszym miastem w Europie albo na świecie. Tutaj przeskoczyłem z kartki na kartkę troszeczkę datami. Udział w śniadaniu wielkanocnym organizowanym przez dyrektora ośrodka Centrum Przygody pana Bogdana Formele oraz panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Wiesławę Pacholczyk w Domu Harcerza w Rumi. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza. Temat dotyczył tutaj współpracy, jeśli chodzi o pozyskiwanie potencjalnych inwestorów na nasze tereny. Przedstawiliśmy nasze tereny. Oczywiście, jak sami Państwo wiecie, musimy tutaj zarówno pracować dynamicznie przy zapisach zarówno studium, jak i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Natomiast już teraz kilka lokalizacji jest atrakcyjnych, także mamy nadzieję, że Agencja Rozwoju Pomorza również nas będzie wspierała w tej kwestii, w kwestii pozyskiwania oczywiście inwestorów. 8 kwietnia spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego, które uchwaliliśmy przed chwilką, oraz spotkanie z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego, panem Leszkiem Bona oraz Piotrem Witbrotem, którzy wdrożyli się w nasze, nazwijmy to, wojewódzkie bardziej zagadnienia, jeśli chodzi o drogę wojewódzką, czyli ulicę Dąbrowskiego, ciąg ulic Dąbrowskiego, Starowiejska 1. Dywizji Wojska Polskiego. 10 kwietnia to oczywiście udział w uroczystościach 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ponadto odbyło się spotkanie z prezesem firmy Otago, która tutaj obsługuje nas, jeśli chodzi o całe oprogramowanie. Także chcemy również wykorzystać potencjał i też wprowadzić wiele polepszeń do pracy, przy pracy urzędników. Spotkanie z księdzem Markiem Barańskim w sprawie placówki działającej na terenie parafii. Chodzi o salezjanów i o opiekę nad młodzieżą. Spotkanie, to również 10 kwietnia, spotkanie w sprawie ewentualnych koncepcji zmian w systemie komunikacji dotyczącym Białej Rzeki, kiedy zostanie wybudowana ulica Hetmańska oraz Długa. Jeden z mieszkańców zgłosił się do nas i zasygnalizował jakieś ewentualności, które zostaną oczywiście wzięte pod uwagę i po realizacji tej inwestycji na pewno przysiądziemy ponownie do stołu. 11 kwietnia udział w zakończeniu diecezjalnych mistrzostw halowej piłce nożnej. No tutaj nasza reprezentacja niestety w piłkę nożną przegrała z reprezentacją księży diecezji gdańskiej. W piłkę nożną. Wynik? Ojojoj, 5-1. 13 kwietnia spotkanie z pracownikami MOPS-u w Rumi w sprawie projektu Rumska Spinka. Również w tym dniu odbyło się spotkanie z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem. Przez ponad półtorej godziny z panem prezydentem rozmawialiśmy o łączących nas, nasze miasta, płaszczyznach współdziałania. Także w dalszym ciągu będziemy regularnie współpracować z naszym większym sąsiadem, to jest pewne. 13 kwietnia również odbyło się spotkanie z pracownikami MOPS-u. 13 kwietnia również udział w walnym zgromadzeniu członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w Gdańsku. Jak wiecie Państwo, idzie do ocieplenia między głównie miastami Gdańska i Gdyni. Zmienia się obecnie statut stowarzyszenia, które przybiera nową nazwę Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 14 kwietnia to spotkanie z panem Krystiasem Segdą z telewizji Norda w sprawie współpracy. Udział w spotkaniu konwentu samorządowego w starostwie powiatowym Wejherowie. Przedmiotem spotkania były sprawy społeczne oraz organizacja imprez kulturalnych. Również 14 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Oraz braliśmy udział w walnym zebraniu członków spółdzielni mieszkaniowej Janowo. 15 kwietnia to spotkanie dotyczące rozbudowy i modernizacji linii kolejowej na odcinku
Gdynia, Chylonia, Wejherowo w Gdańsku. Również w tym dniu odbyło się spotkanie z profesorem Mariuszem Czepczyńskim, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Zagospodarowania Przestrzennego, który również wspiera nas swoją radą w tematach planistycznych, architektury. Dodam, że pan profesor jest doradcą prezydenta Adamowicza. Również 15 kwietnia odbyło się kolejna część walnego zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. 16 kwietnia to udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Infrastruktury i Środowiska Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, a także ostatnie spotkanie walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. 17 kwietnia to kwartalne spotkanie zespołu Rumia Bezpieczne Miasto z prezentacją sprawozdania, spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego oraz udział w posiedzeniu Forum Norda w Gdyni. 18 kwietnia udział w drugim konkursie Brydża Sportowego Młodzieży Szkolnej z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Rumi, udział w 8. Pomorskim Kongresie Obywatelskim w Gdańsku, który odbywał się w budynku Politechniki Gdańskiej. 20 kwietnia to walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie. Miło mi poinformować, że przewodniczącym, prezesem stowarzyszenia, przepraszam, został nasz radny, pan Piotr Bartelka, a do zarządu weszły zgodnie ze statutem prezydent miasta Wejherowa, prezydent burmistrz Redy i moja osoba, i członków zarządu jeszcze uzupełnili pan przewodniczący rady z Redy, czyli Kazimierz Okrój, oraz przewodniczący rady miasta Wejherowa. 21 kwietnia udział w uroczystości nadania w Śródmieściu Gdyni rangi pomnika historii, spotkanie z dyrektorem Lewińskim z Polskich Kolei Państwowych Polskie Linie Kolejowe dotyczące węzła integracyjnego Rumia, spotkanie z przedstawicielami firmy Matkom. Firma Matkom oczywiście też tutaj obsługuje nas, jeśli chodzi o systemy komputerowe. Spotkanie z przedstawicielami firmy EDF Wybrzeże w sprawie współpracy przy projektach społecznych na terenie miasta. Kolejne dni to udział w spotkaniu dotyczących kluczowych aspektów ustawy o odnawialnych źródłach energii, udział w konferencji krajowej Nauczanie sztukach projektowych w stacji Kultura, spotkanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu od ulicy Partyzantów, Dywizji Wojska Polskiego po lewej stronie do granicy z potencjalnie granicą opatu. Spotkanie z przedstawicielami działkowców, spotkanie dotyczyło budowy ulicy Działkowców, spotkanie z mieszkańcami z ulicy Metalowców, zwyczajne, 23 kwietnia odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników Szybkiej Kolei Miejskiej, a także spotkania z potencjalnymi inwestorami, miejmy nadzieję, z firmą rumską Empire, która zajmuje się panelami fotowoltaicznymi, z dystrybutorem nie tylko na Polskę, ale na część Europy, z właścicielem oraz dyrektorem firmy Toyota, która ma podobno w planie budowę kolejnego salonu. Miejmy nadzieję, że uda się go ściągnąć do Rumi, oraz z jeszcze jedną firmą, firmą MatCloud, która zajmuje się pompami ciepła. Kolejny dzień to spotkanie z przedstawicielami Galerii Rumia, z panią zajmującą się marketingiem, również możliwością współpracy. 24 kwietnia odbyło się również spotkanie z mieszkańcami w stacji Kultura. I odbyło się w tym dniu również spotkanie w sprawie skateparku w Janowie. 25 kwietnia to kolejna edycja zawodów Aquatlonia organizowanym przez Street Team. 27 kwietnia udział w gali 8 wspaniałych w ZSO w Rumi, spotkanie z projektantami obiektów rekreacyjnych budowanych w ramach budżetu obywatelskiego, spotkanie z etatowym członkiem zarządu powiatu wejherowskiego panem Wojciechem Rybakowskim. Tematem była mała szóstka, ponieważ starostwo wystąpiło do nas z prośbą o przekazanie w ramach wymiany nieruchomości budynku małej szóstki. Na dzień dzisiejszy, pomimo rozbudowy szkoły zawodowej, tak się dobrze rozwija, że już starostwo planuje kolejną.
Udział w komisji przepraszam, 28 kwiecień, spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Z panią dyrektor rozmawialiśmy o wielu sprawach. Będziemy również współpracowali na tej płaszczyźnie. Odbiór robót związanych z oczyszczaniem stawów w parku przy MDK. Spotkanie z zespołu interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi. Spotkanie z przewodniczącą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej panią Ewą Brach. Na temat tutaj ogólnie rumskich spraw rozmawialiśmy i 28 również odbyło się spotkanie z wojewodą pomorskim panem Ryszardem Stachurskim, który zagościł w naszym urzędzie. 29 kwiecień to spotkanie w Wejherowie dotyczącym dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk, czyli jest to inwestycja, która będzie robiona przez PKP PLK. I spotkanie zespołu roboczego w sprawie obchodów święta 3 maja. Dziękuję bardzo. Czy burmistrzowie coś chcą uzupełnić jeszcze? Bardzo proszę, pan burmistrz. Pan burmistrz Grychto, bardzo proszę. Ja chciałem wyjaśnić ten powód zacięcia się burmistrza w dniu 27 odbyło się spotkanie przedstawicieli KZG. To nie było spotkanie KZG, ale przedstawicieli KZG w celu ustalenia wspólnego stanowiska dotyczącego spalarni śmieci, do której będziemy nasze śmieci również dostarczać. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Maria Bochniak, bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie do burmistrza. Na jakim etapie są te rozmowy odnośnie Małej Szóstki? Jakieś konkrety? Co starostwo nam proponuje w zamian? Starostwo zaproponowało jedną nieruchomość w zamian, ale to było czysto techniczne, nazwijmy to zagranie. My podejdziemy tutaj do sprawy kompleksowo, ponieważ mamy wiele nieruchomości, z którymi też byśmy chcieli ze starostwem wymienić. Także myślę, że to będzie taka transakcja wiązana, korzystna dla obu stron. Pan Henryk Grichols, bardzo proszę. Panie burmistrzu, nie jakby tutaj zabrakło mi w pana tutaj tym miesięcznym takim sprawozdaniu odnośnie tutaj stanowiska, bo nie wiem teraz, pana burmistrza Grychtowa czy sekretarza, bo teraz trudno mi jest wyważyć, bo czasami jest posługiwane się jako burmistrz, czasami jako sekretarz, widzę napis, że sekretarz. Proszę mi to wyjaśnić, bo nie bardzo rozumiem i o przedstawienie może pozostałych burmistrzów, bo myślałem, że to w tym punkcie nastąpi. Dziękuję. To znaczy, że zanim pan burmistrz jeszcze oddam głos, tytuły są dożywotnie, panie Henryku, także zawsze będzie pan burmistrz Grychtoł burmistrzem Grychtołem. Proszę, panie burmistrzu. Oficjalnie pan Ryszard Grychtoł jest sekretarzem, natomiast w związku z tym, że był wieloletnim wiceburmistrzem, no do prezydenta Lecha Wałęsy również mówimy, panie prezydencie. Ja do pana burmistrza się tak zwracam, mam nadzieję, że to panu nie przeszkadza. A jeśli chodzi o kolejne osoby, to pan Marcin Kurkowski jest... Przepraszam, a mogę odwrócić do tego? Znaczy nie, chodzi mi po prostu o to, czy... Bo byłem na komisji gospodarczej i tam pan burmistrz wypowiadał się jako... Tak mi się wydawało, jako burmistrz miasta, mówiąc o tym, co ma być, tak? Czy to w jakiś sposób nie może się przełożyć na jakąś opinię, że to nie była wypowiedź burmistrza, tylko sekretarza miasta? Także chodzi mi o taką niespójność w kompetencjach, tak? Także tutaj chodziło mi o takie wyjaśnienie, jak to może być przez kogoś w jakiś sposób tutaj zakwalifikowane. Jeśli chodzi o kompetencje pracowników, to regulują upoważnienia, które daje burmistrz. I pan sekretarz Ryszard Grychtoł, tak, ma w kompetencjach zakres obowiązków prawie w całości, który miał poprzednio, związany z inwestycjami, z architekturą. Dołożone mu zostało troszeczkę działań administracyjnych, które musi mieć sekretarz. Natomiast również odjęty został panu burmistrzowi na przykład referat zamówień publicznych, który przeszedł pod pieczę pana Marcina Kurkowskiego. Natomiast tak jak mówię, to jak my potocznie postrzegamy, nie ma nic wspólnego z tym, jakie daje upoważnienia burmistrz swoim pracownikom. I bym poprosił jeszcze pana Marcina Kurkowskiego o króciutkie CV.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że też zostałem wywołany troszeczkę do tablicy, ale z dużą przyjemnością chciałbym powiedzieć dwa słowa czy trzy zdania o sobie. Dużym zaszczytem i honorem jest dla mnie móc dzisiaj być z Państwa i uczestniczyć w posiedzeniu sesji Rady Miasta w Rumi. Rzeczywiście pan burmistrz obdarzył mnie swoim zaufaniem i powołał mnie na stanowisko formalnie drugiego zastępcy burmistrza Rumi. Do tej pory swoją karierę zawodową wiązałem z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Byłem asystentem i doradcą pana wojewody pomorskiego. Jeżeli chodzi o zadania, którymi się obecnie zajmuję i które będę się starał jak najbardziej pieczołowicie realizować, to przede wszystkim właściwe funkcjonowanie Urzędu Miasta, zarówno jeżeli chodzi o sferę organizacyjną, jak i czas pracy. Nad tym będę się skupiał, temu się będę poświęcał. Tak jak pan burmistrz wspomniał, również został mi przydzielony referat zamówień publicznych. Będę miał pieczę nad Urzędem Stanu Cywilnego, nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także PEPOSZ. To są takie główne cele, które będę realizował na co dzień. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest to dla mnie duży zaszczyt i duża przyjemność móc pracować z panem burmistrzem, Pogorzelskim, pozostałymi członkami kierownictwa urzędu, ale również z państwem radnymi. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Proszę bardzo, panie Henryku. Tylko jedno małe pytanko. Jest pan mieszkańcem? Rozumiem, że nurtują pana, ale słusznie, bo ma pan do tego prawo, kwestie prywatne. Jestem mieszkańcem Gdańska. Tutaj pani radna zapytała o mój stan cywilny. Jestem żonaty. Mam córeczkę, także to jeżeli chodzi o moją sferę życia prywatnego. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz Pasieczny. Jeszcze uzupełnię, że Marcin jest absolwentem prawa i administracji. Bardzo proszę, panie Henryku. To znaczy się chciałbym tutaj wyjaśnić, może dla niektórych to brzmi śmiesznie, dlaczego się pytam z mieszkańcem jakiego miasta. Chodziło mi o to, czy jest mieszkańcem Rumi, czy zna topografię Rumi na tyle dobrze, żeby już mógł zabrać, że tak powiem, się od razu do pracy, w działaniu i tak dalej. Także no, jest to, uważam, bardzo cenne bycie w danym mieście burmistrzem i tak dalej. Także no, tylko o to mi chodzi. Już potem o resztę, czy stan cywilny, czy nie, to już mnie na pewno nie interesowało. Dziękuję. Proszę się nie tłumaczyć. Od razu odpowiem. Bardzo serdecznie dziękuję za troskę pana radnego. Rzeczywiście myślę, że ona jest zasadna. Natomiast chciałbym podkreślić, że pan burmistrz powierzył mi rzeczy związane z funkcjonowaniem i właściwą organizacją pracy w urzędzie. Natomiast pan sekretarz, to są, że tak powiem, rzeczy, w których się specjalizuje i zarówno sfera architektury, urbanistyki, a także inwestycji. To jest zakres obowiązków i kompetencje pana sekretarza, w które nie będę w żaden sposób ingerował. Bardzo dziękuję. A rozumiem odpowiedź dotycząca mojego stanu, to żartobliwie tutaj pół żartem, pół serio udzieliłem odpowiedzi pani radnej. Bardzo dziękuję. Inne głosy w dyskusji? Bardzo proszę, panie Tadeuszu. Rozumiem, że jesteśmy w punkcie zapytania i wolne wnioski, tak? Czy jeszcze nie? Nie, jesteśmy w punkcie wcześniejszym. Sprawozdanie burmistrza miasta. W punkcie sprawozdania innych głosów nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zapytania i wolne wnioski. Na początku ja zabiorę głos, szanowni państwo. Najprawdopodobniej sesja nadzwyczajna odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 16. Maja. Przepraszam, 27 maja o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Środa, dzień przed sesją zwyczajową. Dostaną państwo jeszcze informacje na pewno. Cały czas to planujemy. Przypominam o oświadczeniach majątkowych wraz z PIT-ami dwa egzemplarze. Szanowni państwo, takie oświadczenia składamy na początku, po wyborze, na początku naszej kariery radnego. Co roku do końca kwietnia i na zakończenie. Tak. Szanowni państwo, i zapraszam wszystkich na festyn 3 maja na Mosirze. Zapraszam chętnych do gry konkursów. Zapraszam wszystkich na mszę świętą za ojczyznę i na uroczystości przy obelisku.
I zapraszam wszystkich na dzisiejszy trening na godzinę 19 na MOSiR. To ode mnie tyle. Bardzo proszę, pani Teresa Jałocha, następnie pan Tadeusz Piątkowski. Ja chciałam w wolnych wnioskach tutaj zaprosić wszystkich państwa, Wysoką Izbę, władze miasta na spotkanie organizowane z mieszkańcami Rumi, starej Rumi szczególnie. Chodzi o spotkanie z panem burmistrzem, z władzami miasta i z radnymi, które się odbędzie w szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Kościelnej dnia 12 maja o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Dziękuję. Pan Tadeusz Piątkowski, bardzo proszę. Tak, ja chciałem panu burmistrzowi podziękować za te sprawy śmieci. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku i z tego powodu się cieszę. Śmieci te w tych pojemnikach w spółdzielni mieszkaniowej. Chciałem też powiedzieć, że jestem zadowolony z kierunku zmian w GOM-ie. Oczywiście, że metropolia pod nazwą Gdańsk-Gdynia-Sopot to jest moja metropolia. Z całą pewnością będę się z nią identyfikował, a niekoniecznie chciałem się identyfikować z metropolią o tej poprzedniej nazwie. Ale to takie mniej ważne sprawy. Natomiast chciałem zapytać, pan burmistrz wspomniał dzisiaj o tym, że są szanse na uzgodnienie wpięcia się ulicą Gdańską Sobieskiego, tak, w tym miejscu. Ale czy jakieś szczegóły techniczne już się wyjaśniły, czy zmieści się tam to fizycznie, czy to będzie tunel, czy kładka i ewentualnie szanse na realizację, szanse sfinansowania tej inwestycji, czy coś w tej materii pan burmistrz potrafi nowego powiedzieć? Jeśli pan burmistrz wspomniał w swoim sprawozdaniu, mówiąc o PKP, o węźle integracyjnym Rumia, mogę coś więcej na ten temat usłyszeć? Bo tutaj przy okazji tego węzła integracyjnego, jeśli to jest Rumia, rzeczywiście Rumia Główna, to na Komisji Bezpieczeństwa poruszałem, ale tam się nie udało mi się przebić taką drobną sprawą, która jest jednak dość ważna, także dla tego dużego ruchu przez miasto. Mianowicie rondo przy Kastoramie. Rondo przy Kastoramie. Dzisiaj, żeby mieszkańcy 2/3 miasta, żeby dostać się do Kastoramy, muszą przejechać przez skrzyżowanie główne. Tylko dlatego, że nie da się, jadąc pod torami tutaj do Kastoramy, do dworca, z tamtego ronda i wtedy, kiedy tam wjedziemy z rondo, nie da się wjechać, nie wolno wjechać do Kastoramy. Fizycznie jest to możliwe, ale zebry narysowane, tamte kąty, prawda, no, wymagające naprawdę nakładu pracy wyjątkowo niewielkiego, nie pozwalają. Gdybyśmy potrafili przeorganizować to niezwykle niskim nakładem finansowym, troszkę organizacyjnym, to rondo w inny sposób, to gro mieszkańców Rumi jechałaby do Kastoramy pod torami, nie obciążając i tak do bólu obciążonego tego skrzyżowania, które jest najsłynniejsze w naszym województwie, bo jest chyba na pierwszym miejscu czy drugim pod względem obciążenia ruchu. Ja proponuję, żeby pan burmistrz przyjrzał się tej sprawie dokładnie. Moim zdaniem da się to zrobić prawie za darmo, chociaż troszkę trzeba, tam pewnie problemy własności będą być może to utrudniały. Jeszcze jedna rzecz, chciałem zapytać o przebieg ulicy Działkowców. Pan burmistrz na jednym ze spotkań w spółdzielni mieszkaniowej Janowe powiedział o tym, że jest jakaś możliwość wpięcia się tej ulicy Działkowców gdzieś tam przed torami czy za torami, że ona nie będzie tutaj tylko jakoś tam, ja jeżdżę tam, patrzę na to, ja nie bardzo widzę taką możliwość, żeby z ulicy Działkowców, omijając rondo Unii Europejskiej, żeby wpiąć się gdzieś tam w ulicę, to już byłaby chyba Hutnicza. Dziękuję bardzo. Proszę odpowiedź, panie burmistrzu. Zacznę od tej ostatniej sprawy. Otóż ulica Działkowców straci bezpośrednie włączenie do ronda Unii Europejskiej, tak jak jest to dzisiaj. To jest spowodowane tym, że chcemy poprawić płynność ruchu na rondzie Unii Europejskiej. Powstanie tam dodatkowy pas, który część ruchu kierującego się od strony Gdyni w kierunku ulicy Pomorskiej nie będzie wprowadzał na rondo, będzie takim bypassem pozwalającym dodatkowo zwiększyć przepustowość na tym obciążonym mocno kierunku. Jeżeli chodzi o ulicę Działkowców, ona będzie skomunikowana tym takim łącznikiem przy firmie Madbud. Osoby tam mieszkające domyślają się, o jaką to ulicę chodzi. Natomiast ulica Działkowców dojdzie do granicy z miastem Gdynia. Tam jest taki rów graniczny, do tego rowu granicznego Gdynia. Póki co nie planuje jakiejś rozbudowy tego układu w swoim kierunku.
Natomiast jeśli chodzi o dworzec integracyjny, znaczy węzeł integracyjny przy dworcu Rumia, tam jest przygotowana koncepcja. Uwzględniamy ten głos Komisji Bezpieczeństwa, który był wyartykułowany teraz w ostatni poniedziałek bodajże to było. Chcemy również w ramach tego koniecznej przebudowy układu dróg pieszych, ścieżek rowerowych w tym obrębie tutaj przed dworcem, również zmienić ukształtowanie tego ronda, żeby uzyskać możliwość tego wjazdu, o którym pan radny wspomniał. Natomiast pierwsza sprawa zasygnalizowana jest w trakcie realizacji wielowariantowa koncepcja, również to się nazywa węzła integracyjnego w Janowie, która w swoim zakresie będzie miała oprócz przejścia pod czy nad torami, bo mówię tu wielowariantowo, projektanci mają nam przedstawić zarówno możliwość przejścia pod torami i włączenia się do drogi krajowej, jak i również estakadą jakąś nad torami. Oprócz tego połączenia układu komunikacyjnego będą również takie elementy jak parkingi, jakieś parkingi dla rowerów, połączenie tego węzła z układem ścieżek rowerowych w pobliżu, który no, przebiega. Także powiedziałem, te prace nad tą koncepcją trwają. Nie mogę w tej chwili nic więcej powiedzieć. Dziękuję. Ta koncepcja teraz w maju ma być, nie pamiętam dokładnie daty zakończenia, daty umownej zakończenia prac koncepcyjnych. Ta koncepcja jest robiona w dosyć takim szerokim zakresie, łącznie z badaniami ruchu kolejowego, ruchu drogowego, bo musimy tutaj uzyskać wiele takich danych, które pozwolą nam podkreślić rolę tego węzła integracyjnego w komunikacji miasta Rumi. Gdyż niepokojącym było to, że świadomości pozostałej części Trójmiasta przystanek Rumia-Janowe jawił się jako taki porównywalny gdzieś tam Rumia, Reda Pieleszewo jakieś. I tu staramy się wyprowadzić dycydentów, nawet z SKM-ki, podkreślając rzeczywistą rolę tego węzła, tego przystanku w układzie komunikacyjnym naszego miasta. Inne głosy w dyskusji? Pani radna Małgorzata Łobos, a następnie pan Piątkowski i pan Kryża. Panie Tadeuszu, proszę mnie poprawić, jeżeli źle zrozumiałam. Mówił pan o olbrzymim natężeniu ruchu przy wjeździe do Kastoramy czy do Oszą, bo do Kastoramy. Dziękuję bardzo. Ponieważ mam chyba to samo zdanie, kiedy 4 lata temu, przepraszam, miałam okazję być u pani burmistrz Rogala-Kończak w sprawie tego ronda, natężenia hałasu, niesamowitego zapachu spalin. Otrzymałam wiadomość, że mam zmienić miejsce zamieszkania, jeżeli mi się nie podoba. W związku z tym również jako mieszkaniec bloku przy ulicy Dąbrowskiego 1, czyli przy samym rondzie, jestem za tym, żeby zmniejszyć tam natężenie ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Piątkowski, bardzo proszę. Chciałem tylko dopytać pana burmistrza Grychtoła, przepraszam, sekretarza Grychtoła, ale w ramach tych kompetencji burmistrza, czy wśród tych projektów, które się rozważa, tunel, ewentualnie estakada, czy rozważamy wyłącznie skierowanie ruchu do Gdyni, czy też w obie strony? Czy w którejś z tych koncepcji jest ruch w obie strony? Koncepcja dopiero wykaże. No, mamy wszyscy chyba świadomość ograniczeń obszarowych w tym miejscu. No, takim najpotrzebniejszym kierunkiem jest wyprowadzenie ruchu z tej części miasta, czyli dużego osiedla Rumia-Janowo, w kierunku Gdyni, bo taka tendencja jest przeważająca. W tym kierunku najwięcej samochodów co dzień jeździ, czy to ulicą Hutniczą, czy tu poprzez układ Dąbrowskiego, Rondo i ulicą Sobieskiego.
W związku z tym ten podstawowy cel, który chcemy osiągnąć, to jest poprawienie możliwości skomunikowania z dużym Trójmiastem. Bardzo proszę, pan radny Michał Kryża. Ja chciałem zapytać o trochę taką kuriozalną sprawę, ale ona wyszła w trakcie naszej komisji kultury. Przyszedł chłopiec do nas z ZHR-u, gdzie ma w tej chwili użyczenie lokalu na Placu Kaszubskim. Troszeczkę po okresie zimowym dostali w kość, bo mają już w tej chwili około 3000 na zapłatę zobowiązań wobec miasta z tytułu tego użyczenia, bo muszą media płacić. Ale jest także taka troszkę sprawa, że biblioteka na Kościelnej, która w tej chwili no, nie spełnia takich wymogów ważnych, upomina się również o ten lokal. No, jest w tej chwili użyczenie. Chciałbym, żeby doszło do jakiegoś kompromisu, żeby można było wspólnie znaleźć jakiś obiekt inny dla tego chłopca ZHR-u, do którego uczęszcza w tej chwili 90 uczestników. I słyszałem tutaj, że jest jakiś wolny lokal na ulicy Sobieskiego w dawnej szkole podstawowej numer 10, który jest wolny. Nie wiem, jak to się ma do całości. No, chciałbym wiedzieć, co tutaj by można było przedsięwziąć. Małej szóstce, tak. Proszę, panie burmistrzu. Znaczy, tematem musimy się zająć na pewno kompleksowo, ponieważ znam tutaj informacje z komisji. Również się spotkałem z panem, z ZHR-u również był u mnie w tej sprawie. Także podejrzewam, że w drugiej połowie maja tym tematem się zajmiemy. Proszę bardzo, panie radny. Proszę kontynuować. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać o dotacji celowej na przedszkole numer 52. Czy ta dotacja już została rozliczona, czy nadal to wisi w powietrzu? To panią sekretarz chyba. Pytanie do pani sekretarz. Skarbnika, przepraszam najmocniej. Proszę, pani skarbnik. Ja bardzo przepraszam, ale nie bardzo wiem, co to jest za przedszkole numer 52. Nie wiem, o czym pan mówi. Może pani z naczelnika edukacji? Numer 52, była dotacja 41 443 zł. Została wniesiona z tytułu likwidacji 15 000. Panie Michale, niech pan proszę włączy mikrofon i może pan powiedzieć jaśniej, o które przedszkole chodzi, w którym miejscu ono jest. Miejsca nie powiem, tylko na sesji Rady Miasta 26 lutego była taka informacja, że przedszkole zostaje zlikwidowane i z tytułu tego są pieniążki, które mają powrócić do Rady Miasta. Do budżetu Rady Miasta. Czy coś na ten temat wiadomo? Nie wiemy. Nie wiemy, jakie przedszkole mamy. 52. Ale nie było tego przedszkola. Niepubliczne. Niepubliczne, małe niepubliczne. Małe niepubliczne. Proszę bardzo. Znaczy, ja tylko powiem, bo tu pani skarbnik podpowiada, że dotacje nie są dawane w systemie rocznym, tylko co miesiąc dostają. Także jeśli przedszkole zostało zlikwidowane, to wiadomo jest to, że przelew od nas nie wyjdzie. Może poprosimy panią burmistrzu o jakąś pisemną informację dla pana Michała Kryży, żeby wszystko było jasne. Proszę bardzo. Możemy dalej kontynuować? Jestem akurat już na linii, że tak powiem. W sprawie mieszkań komunalnych, które żeśmy przegłosowali na zeszłej sesji, zaciągałem tutaj języka w innych, powiedzmy, miastach, co na ten temat się działo. Wiem, że tutaj mieszkańcy, szczególnie osiedla księdza Gierosa, wpłacali w 64 roku wadium w wysokości, na to co mi podali, 3780 zł, co stanowiło 2 średnie krajowe na obecny czas. I oni mnie pytają, czy będą mogli tą kwotę od zapłaconych kosztów, jeżeli wykupią to mieszkanie, odliczyć. Wiem, że w ościennych miastach taką kwotę odliczano. No, mniej więcej z tego, co dzisiaj się zorientowałem, jest to kwota około 8 do 9 tysięcy złotych
na dzisiejszy czas, jeżeli chodzi o średnią krajową dzisiejszą. No i mam takie pytanie, czy pójdziemy w tym kierunku. Jeszcze drugie pytanie jest takie, że mieszkania, wykup mieszkań komunalnych również posiłkowało się, ludzie z tego wykupu posiłkowali się książkami mieszkaniowymi. Czy u nas też one będą, że tak powiem, uiszczone, żeby odliczyć te koszty wykupu tych mieszkań, czy nie? Lokaty na tych książkach mieszkaniowych. Książeczkach mieszkaniowych. Mieszkaniowych likwidacji. To znaczy, panie Michale, intencją podjęcia tej uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań było zdobycie środków na nowe mieszkania. I to jest chyba najważniejsze. Ja to rozumiem, tylko mówię, jak postępowały inne społeczności w innych miastach, że odliczano te kwoty. Może nie są wiem, bogatsze? Czy sytuacja prawna jest taka sama z punktu widzenia prawnego, czy nie? Nie wiemy o tym. Może musimy się dowiedzieć. Może są bogatsze gminy, może budują co roku? Koszty miasta Gdyni i Gdańska. Panie Michale, może są bogatsze gminy, które budują co roku te mieszkania. Myśmy nie budowali od 20 lat. Ja tylko jestem mieszkania. Po stronie mieszkańców i my chciałbym, również. Żeby to jakoś ubrać w słowa i się dowiedzieć. Radcy prawnych mamy, także radcy prawni powinni zająć stanowisko w tej sprawie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Temat, jeśli chodzi o to wadium, to już do radców prawnych dałem, natomiast odpowiedzi nie ma, a o książeczkach mieszkaniowych również to dołożymy. Mhm. Panie Michale, pan skończył już? To śmiało, śmiało. Śmiano, walimy. Także spokojnie, jeszcze są dwie sprawy. Jest przystanek autobusowy przy przychodni Naderdowskiego. Przychodzą do mnie mieszkańcy i zapytują w kierunku do Rumi, dlaczego tam jest zbyt mała ławka, tam nie ma zadaszenia na tym przystanku. To jest linia, wiem, że tam nie ma gdzie, ale to jest linia autobusowa i no po prostu ludzie się skarżą. Nie wiem, co z tym problemem zrobić. To jest na chodniku, to jest tak wąsko, że dzieje. I kolejna sprawa, panie Michale. Również przychodzą ludzie z pana okręgu, panie Arielu, mieszkający przy ulicy Filtrowej, nie twój, katowickiej. Ale mieszkańcy miasta, w którym mieszkam i jestem za nimi również. Także mówią cały czas o uporządkowaniu sprawy Parku Żeleskiego, no, czy powiedzmy na dzisiejszy dzień, o którym się mówi, Park Janowski, że do, że tak powiem, przy tym terenie ludzie często przechodzą i tamta ulica jest w opłakanym stanie. Z jednej strony na Filtrowej są płyty jumbo, a w kierunku tego przejścia do ZOZ-u no, jest ta ulica nieuporządkowana. Jest to mały odcinek. No, skarżą się, że nie mogą dojść po prostu do ZOZ-u, do przychodni. To znaczy, jeżeli chodzi o tą ulicę, to może ja się wypowiem. Tam ona była ostatnio równana. Nie ma asfaltu, ma dokumentację. Jeżeli tylko będą środki, będziemy ją na pewno budowali. Proszę, panie burmistrzu, pan chciał zabrać głos. Ja od przystanku, no bo pan zadał pytanie, jednocześnie pan odpowiedział, że nie ma miejsca. Nie. Pani Karolina pani Małgorzata Łobos, a następnie pani Karolina Rydzewska. Panie Michale, ja jestem, miałam okazję wiele lat temu dokonać zakupu mieszkania komunalnego w Gdyni. Proszę mi wierzyć, nie zwrócono mi żadnego wadium, które mój teść musiał wpłacić. W związku z tym, znaczy odnoszę się do tego wadium, które my mielibyśmy odliczyć. Tak bogata gmina, jaką jest Gdynia, niestety nie uwzględniała w wykupie mieszkania wadium. Być może teraz, może się nie znam. Natomiast w latach, kiedy ja dokonywałam wykupu mieszkania komunalnego, niestety to wadium przepadało. Dziękuję bardzo.
W związku z obchodami zbliżającymi się 35-lecia Solidarności, o którym mówił pan przewodniczący i pan burmistrz, chciałabym państwa poinformować, że w dniu wczorajszym i dzisiejszym odbyły się warsztaty historyczne z udziałem pana Andrzeja Kołodzieja. Jest to legenda Solidarności, która 15 sierpnia 1980 roku rozpoczęła strajk w Stoczni Gdynia. Młodzież była bardzo zaangażowana w tych warsztatach, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Gimnazjum nr 2. Wzięła udział młodzież 6 klasy szkoły podstawowej, licealiści i gimnazjaliści. Warsztaty kończą się konkursem i wszystkich zapraszam do obejrzenia wystawy pana Andrzeja Kołodzieja, która do środy następnej jest dostępna w Zespole Szkół, natomiast od czwartku będzie w Gimnazjum nr 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Inne głosy? Pan Tadeusz Piątkowski, bardzo proszę. Jak patrzę na ten młody zestaw ludzi w gronie burmistrzów, to taką nową nadzieję mam. Panie burmistrzu, mianowicie zna pan historię, bo pan rozmawiał z księdzem, zdaje się, niedawno o tej nieruchomości koło kościoła w Janowie. Nie wiem, czy pan widział ją w ostatnim czasie. Naprzeciwko kościoła, ten straszny widok. No, tam jest jedno wielkie śmietnisko tuż obok kościoła, którego no, co tydzień co najmniej chodzą tłumy ludzi, można powiedzieć. Ja rozumiem, że rozmawialiśmy o tym na Komisji Bezpieczeństwa i no, pańscy urzędnicy twierdzą, że nie bardzo możemy, właściwie nic nie możemy zrobić, taka konkluzja końcowa jest w tej sprawie. Ale czy rzeczywiście może jakiś młody zespół ludzi znajdzie jakieś rozwiązanie? Ja nie mówię o żadnej inwestycji oczywiście, która naruszy prawa własności, ale no, żeby coś zrobić, żeby ta inwestycja, ta nieruchomość tak nie straszyła tych wszystkich, którzy muszą tamtędy chodzić, chcą czy nie chcą, nie ma innej drogi, żeby ją ominąć. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu burmistrzowi, panie Tadeuszu, 13 czerwca będzie organizowana wielka akcja sprzątania miasta. Ja będę w tym miejscu sprzątał, zapraszam również innych chętnych. Jako wolontariusz zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą, żeby nasze miasto było czyste, do wzięcia udziału w tej akcji. Oddaję głos panu burmistrzowi. Pan przewodniczący mnie uprzedził, właśnie jest rozwiązanie, które znaleźliśmy jako urząd. Nie możemy nic zrobić. Natomiast wspólnie z panem przewodniczącym chcemy się udać na tą nieruchomość, na którą urzędnicy nie mogą wejść, natomiast wolontariusze, którzy chcą dbać o czystość miasta, no myślę, że nikt nas nigdzie nie podkabluje, a może właściciel się znajdzie, to tym lepiej dla nas, tak? Bo tylko właściciel ma prawa, żeby nam coś zrobić. Także ubierzemy się odpowiednio, zakasamy rękawy i mam nadzieję, że będzie czysto. Do czego zachęcamy, żeby również państwo się włączyli tutaj. To będzie sobota, 13 czerwca. Akcja będzie koordynowana przez... Będą kontenery, będzie wszystko, cały sprzęt będzie, będą worki, rękawice. Także chcemy całe miasto wysprzątać i również te nieruchomości, na które jako urząd nie mamy wstępu. Inne głosy w dyskusji? Pan radny Piątkowski, następnie pan Kryża. Przepraszam bardzo, pan radny Bartelkę. Pan radny Bartelkę, a następnie pan radny Kryża. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym tylko wspomnieć, że odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne burmistrza z mieszkańcami i odbyło się pod względem tym, że naprawdę było największe pod względem frekwencji. Mieszkańcy tam zgłaszali różne problemy, między innymi była mowa o tym rondzie do Kastoramy. Tutaj burmistrzowie już zadeklarowali mieszkańcom, że pomyślą nad tym i faktycznie to po to, żeby odciążyć chociażby drogę krajową, tutaj gwoli wiadomości. Na spotkaniu głównie były poruszane wątki dalej ładu, naszego nieporządku, brudu w mieście i tutaj burmistrz już część podołał. Następne wprowadza zmiany w dalszym ciągu, głównie to. Była też sprawa podniesiona, by spotkanie odbyło się na Szmelcie. Miałem w planie jako przewodniczący Komisji Samorządowej w tym miesiącu zrobić takie spotkanie konsultacyjne w szkole podstawowej numer 1 przy Kościelnej, ale dowiedziałem się od burmistrza, że tutaj koleżanki radne wystąpiły ze swoją inicjatywą, wobec tego nie będę dublował tego w tym miesiącu. Następnie uzgodniłem z panem Muszyńskim i z panem
Tomaszem Urbaniakiem Dzieni, że odbędzie się takie spotkanie konsultacyjne w miesiącu czerwcu, powiedzmy 11 czerwca wstępnie, tak sobie myślę, to będzie czwartek, w gimnazjum numer 4 i to na życzenie właściwie mieszkańców Szmelty. Następnie spotkam się, znaczy zorganizuję kolejne spotkanie jakieś z burmistrzem dopiero po wakacjach i tutaj będę ustalał kolejne z radnymi terminy. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Proszę, panie Michale. Ja chciałem zapytać pana burmistrza, a właściwie obecnie sekretarza miasta, w sprawie wniosku, który żeśmy przedłożyli, o umieszczenie herbu Rumi na budynku PKP Rumia. Czy już jakieś płynęło pismo odnośnie tego? Czy na razie sprawa jest martwa? No, wystąpiliśmy z pismem po państwa takim sygnale. Na tą chwilę nie mamy niestety żadnej odpowiedzi. Ja spróbuję interweniować raz jeszcze, żeby to uzyskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Bartelkę, proszę. A jeszcze, skoro już nikt nic do powiedzenia nie ma, to zanim zakończy przewodniczący, wszystkich Państwa zapraszam bardzo do Człuchowa na udział i kibicowaniu naszym dziewczynom, które biorą udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek. Jest to wielkie wydarzenie i naprawdę zachęcam wszystkich na wyjazd 1 maja. Zamiast grillować, możemy pojechać, popatrzeć, pozwiedzać. 4 jeziora są wokoło, bo już się zapoznałem z tym terenem i jest co robić wkoło, nawet w przerwach. Także zapraszam bardzo. Inne głosy w dyskusji? Pan burmistrz, bardzo proszę, panie burmistrzu. Chciałem jeszcze raz to w sumie powtórzyć zaproszenie pana przewodniczącego na 3 maja na te obchody, bo nie wiem, na ile państwo radni się zapoznali z tym planem. Mamy 3 etapy, czyli zaczynamy o 12.30 mszą, o 14.30 pod pomnikiem obchody i później na Mosisze piknik trzeciomajowy. Chciałbym zwrócić uwagę, że zaprosiliśmy tam dużo naszych rumskich organizacji. Warto to docenić, ich zaangażowanie, tym bardziej, że nie wszyscy chętnie się pojawili, więc jeśli będą przedstawiciele organizacji kulturalnych, to mam prośbę do pani szefowej komisji, by pogratulowała odwagi i zaangażowania. To samo do klubów sportowych, tu do pani przewodniczącej komisji oświaty, również do nielicznych szkół, które się zdecydowały wystawić ze swoją ofertą edukacyjną, a miejmy świadomości to, że trwające rekrutacje to tak naprawdę to jest trochę sprzedaż swoich usług, więc my umożliwiliśmy sprzedanie swoich usług, nie każdy skorzystał, więc warto swoją obecnością, jakimiś podziękowaniami za tą aktywność podziękować. Ja jako osoba zaangażowana w całość tych przygotowań chciałbym szczególnie zaprosić na pokaz dronów, które realizować będą nasi przyjaciele z partnerskiego Dęblina, które w granicach 17 się odbędzie, o ile nie będzie padać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Inne głosy w dyskusji? Nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Szanowni państwo, zamykam obrady dzisiejszej sesji. Proszę pamiętać o dzisiejszym treningu, tak? Nie.